Część ludzi na świecie spędziła ostatnią noc w bunkrach. Tak, tak, w bunkrach. Mieli nadzieję, że w ten sposób zostaną ocaleni w tym apokaliptycznym 21 dniu grudnia. Wczoraj nawet podobno otworzono część linii Maginota, po to, by mieszkańcy Alzacji mogli tam się też schronić. Tę noc można było też spędzić w bunkrach pod Kremlem, zbudowanych w czasie zimnej wojny na głębokości, uwaga, 56 metrów. No, trzeba było niestety wnieść pewną opłatę, $1000 od osoby. W wielu krajach ludzie wykupywali zapasy żywności, wykupywali źródła oświetlenia, czyli latarki, świece. Ten lęk, można powiedzieć, ogarnął nawet Chińczyków, choć trudno mówić o lęku. Oni takiej tradycji w swoich proroctwach nie mają, dotyczących końca świata. Nie znają proroctw związanych z lękiem i końcem świata. Oni bardziej od strony pragmatycznej do tego podeszli i stwierdzili, że po prostu nie warto płacić rachunków. Jeden z Chińczyków zaczął podobno nawet budować arkę. W Hiszpanii na powszechnym lęku skorzystały sekty, które zapewniały przetrwanie kataklizmu w zamian za darowanie im dóbr i kosztowności. Panika w niektórych rejonach świata była tak duża, że nawet włączyli się w to naukowcy, politycy i duchowni. Na przykład w Rosji o tym, że nie będzie końca świata, przekonywali deputowani Dumy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i hierarchia cerkwi. W Stanach Zjednoczonych NASA wydała nawet przewodnik po braku końca świata i zrealizowała film, w którym zapewniała, że końca świata nie będzie i przepowiedni Majów w ogóle nie było. Mówiono, będzie to triumf nauki nad pseudonauką, bo przecież nienaukowo końca świata nie da się przewidzieć. No właśnie, czy da się przewidzieć w ten sposób, czy nie? Czy proroctwom w ogóle można ufać? Dlaczego to wczorajsze się nie spełniło? Dlaczego nie było końca świata? Dlaczego w ogóle proroctwa na temat końca świata? Bo przecież było ich bardzo dużo, się nie spełniają. No i jeszcze jedno, czy przyszłość w ogóle można poznać? Witamy bardzo serdecznie Państwa tutaj zgromadzonych w sali. Witamy też oczywiście wszystkich internautów zgromadzonych przed monitorami w tym interaktywnym panelu. A to oznacza, że moi drodzy, możecie wysyłać do nas swoje pytania podczas trwania tego spotkania, oczywiście związane z tematem proroctw. Podaję adresy, gdzie możecie nas znaleźć. Na Facebooku fanpage Nadzieja TV i fanpage 22 grudnia 2012 oraz na Skype'ie Nadzieja TV. Witam, Katarzyna Lewkowicz-Siejka i moi goście, którzy będą się starali na wasze pytania odpowiadać. I nie tylko. Zacznę może od środka. Doktor Władysław Polok, teolog, historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni wykładowca, rektor, prorektor Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, czyli WSTH. Autor szeregu publikacji książek, między innymi Quo Vadis Mundi, Bohaterowie Wiary, Cztery Jeźdźcy Apokalipsy, książka Szkice z dziejów chrześcijaństwa oraz oczywiście Proroctwa Daniela a współczesność. W ogóle historia chrześcijaństwa i proroctwa to pasja naszego gościa i właśnie z tej pasji będziemy dzisiaj korzystać. Andrzej Siciński, teolog, dziennikarz, prawnik zajmujący się szczególnie prawem wyznaniowym, wykładowca WSTH, redaktor naczelny miesięcznika Znaki Czasu, mój redakcyjny kolega. I Marek Micyk, teolog, wykładowca historii Kościoła WSTH, pasjonat wszelkich proroctw, przepowiedni, ciekawostek o świecie, na co dzień pastor. I od ciebie, Marku, bym zaczęła. Ty jako znawca przepowiedni Majów, którymi się interesowałeś, interesujesz, nie tylko zresztą tym, czy jakoś szczególnie, powiedz, przygotowywałeś się na ten 21 dzień grudnia. Gdzie spędziłeś noc? Noc spędziłem tradycyjnie w domu, bez większych lęków. Właściwie pierwszy raz informacja o roku 2012, przepowiedniach Majów, wpadła mi w ucho już w roku 2003. Może tutaj nie będę sobie rościł miana do jakiegoś eksperta, ale trochę się naczytałem na ten temat i trochę się naliczyłem tych baktunów i innych jednostek Majów.
Wyliczenia, tak ja powiem w kilku słowach, dlaczego 21 grudnia. Ja byłem dość spokojny o to, że na pewno końca świata nie będzie. Co nie, tego, nie miałem wątpliwości. Oszczędziłem spokojnie $1000 na tych wszystkich bunkrach i innych przyjemnościach, które można sobie było serwować w tą noc. Natomiast skąd te wyliczenia i skąd 21 grudnia? Otóż odnaleziono spośród niewielu ocalałych, bo odnaleziono oczywiście wiele zabytków z czasów Majów, wiele ich pozostałości, zresztą byli kulturą bardzo rozwiniętą. Jeden z pozostałych dokumentów, kodeks drezdeński, zawierał pewien kalendarz, dość tajemniczy, obrazkowy, ale udało się go oczywiście rozszyfrować. Jesteśmy ludźmi bardzo tutaj inteligentnymi, docieramy gdzieś do tych ciekawostek przeszłości, hieroglify zostały odczytane, no to i Majów udało się rozszyfrować. I okazało się, że na tym kalendarzu jest przedstawionych 13 baktunów. Baktun to jednostka czasu około 395 lat. Teraz należało ustalić, gdzie jest data zero. Różni naukowcy tutaj dyskutowali i ostatecznie data zero została wyznaczona jako rok 3114 przed naszą erą, a w ten sposób doszliśmy do roku 2012 i jeszcze dalsze precyzyjne wyliczenia wskazały na 21 grudnia. No ale skąd właściwie ta informacja, że jak już ten kalendarz, prawda, się tutaj kończy, to ma być jakaś wielka katastrofa? No, spodziewano się, że Majowie, którzy znali się jak mało kto na astronomii, przepowiadali zaćmienia Słońca. Fantastycznie tutaj była ta ich wiedza. My jako ludzkość o pewnych informacjach dotyczących kosmosu dopiero gdzieś tam w XIX-XX wieku docieraliśmy. Na przykład ciała niebieskie, Neptun i Pluton, to odkryte koniec XIX wieku, XX wiek. A tamte cywilizacje, między innymi Majów, Azteków, oni znali te ciała niebieskie już dużo, dużo wcześniej i w takim razie należało się spodziewać, że jeżeli oni znają tak dobrze wszechświat, kosmos, no to ten kalendarz musi mówić coś bardzo ważnego dla nas, bo akurat nam przyszło żyć w tych czasach. Czy to był błąd Majów, czy może nasz błąd w odczycie kalendarza? No właśnie, pytanie, czy Majowie chcieli nam na pewno coś przekazać? Oczywiście są tutaj pewne wątpliwości co do interpretacji tego proroctwa i bardzo słuszne wątpliwości. Między innymi niedawno, jeszcze w tym roku właściwie, odkryto w Ameryce Południowej kolejny kalendarz tamtych kultur, tamtych ludów, który zawierał nie 13, a 17 baktunów. No w takim razie należy kolejne rachuby wyliczyć. Ktoś w takim ciekawym, humorystycznym obrazku przedstawił to w ten sposób. Do wodza Majów któryś z pracowników przykulał taki ogromny głaz, który przedstawia ten wyryty kalendarz i mówi: szefie, zmieściło się tylko 13. Będą mieć problem. Ich oczywiście ten problem nie dotyczył, a okazuje się, że dzisiaj było to jakimś tam problemem, zagadnieniem. Może jeszcze jeden niuans związany z tym wyliczeniami, a właściwie wątpliwościami tych wyliczeń, to kwestia daty zero. Bo ile Goodman, Martinez i Thompson, to jest takich trzech naukowców, oni tam gdzieś usiedli, wszystkie rachunki sobie złożyli, słupki wyliczyli i wyszło im 3114 przed naszą erą. O tyle było kilku innych, wielu innych, no bo każdy tutaj chciał coś powiedzieć na ten temat. No i im wychodziły liczby zgoła odmienne. Nieraz te różnice dochodziły aż do 500 lat. Zresztą nie tak dawno ktoś ogłosił, że przepowiednia Majów musi być przesunięta, właściwie wypełnienie tej przepowiedni o co najmniej 100 lat. No właśnie w związku z tą datą zero. A może nie 100, a 500. I jeszcze raz wspomnę, może nie 13, a 17, a może nie 17, a dużo więcej, bo znowu znaleziono kolejne kalendarze, gdzie te cykle obejmują czasem nawet miliony, miliony lat. Kolejne większe czasookresy, a więc trudno tutaj spodziewać się, że to miało być końcem naszej cywilizacji, czyli że to była sekret Majów. Kalendarze zostawimy w spokoju, nie ma co się nimi w takim razie zajmować, zbytnia różnorodność. Natomiast nie tylko Majowie, ale jeszcze inne starożytne cywilizacje zajmowały się też gdzieś tą wizją katastrofy końca. Gdzieś tam ten rok 2012 się pojawia lub jego okolice, na przykład u Egipcjan. Co można wyczytać z piramid?
Tak, tutaj też jest sporo informacji. Znowu właśnie ten rok 2012 się pojawia. O tym, że miałaby pojawić się jakaś katastrofa, to nie tylko Egipcjanie, Majowie, to w wielu, wielu różnych religiach czy kulturach jest o tym mowa. Nawet te kultury, które słyną z takiej ciągłości, jak religie wschodu, buddyzm czy hinduizm, i one też mówią o pewnym końcu, że nawet jeżeli to będą jakieś długie czasy, okresy, to jednak coś ma przyjść. No ale rzeczeni Egipcjanie. Tutaj z kolei naukowcy, oczywiście trudno mówić, to naukowcy, pseudonaukowcy, no ludzie, którzy zajmują się takimi sprawami, ktoś to odkrył, no głupi nie był, skoro to zauważył. Otóż patrząc z lotu ptaka na egipskie piramidy, porównał ten obrazek do mapy nieba i spojrzał w tym momencie na gwiazdozbiór Oriona i mówi, to jest dokładnie to samo. Tak samo rozłożone. No, mówi, to musi być w tym jakaś wskazówka. Dalej tam badając różne relacje, odległości pomiędzy tymi trzema piramidami i innymi dalszymi, mówi, to jest mapa nieba razem z innymi planetami, które pokazują i wskazują na pewien moment w przeszłości. Znowu tutaj komputery przyszły z pomocą i okazało się, że miała być to mapa nieba gdzieś tam tysiące, około 9 tysięcy lat temu, kiedy to nastąpiła ogromna katastrofa i wtedy to rzekomo zaginęła Atlantyda. Natomiast Majowie i Egipcjanie są potomkami tych Atlantydów i oni, chcąc nas ostrzec, przekazać nam informacje o tym, że na nas też może coś takiego przyjść, w taki subtelny sposób zakodowali, co przyniesie przyszłość w tym kalendarzu, w tych piramidach. No a tutaj bardzo istotne jest to, że ta mapa nieba miała się znowu powtórzyć właśnie 21 grudnia 2012 roku. Dokładnie ta sama jak 9 tysięcy lat temu. W jakich wspaniałych, niezwykłych czasach przyszło nam żyć. Akurat teraz się to wypełniło. Skoro przy niebie jesteśmy, podobno miała nam zagrażać jakaś tajemnicza planeta, planeta X, jakoby była, a jakoby jej nie było, miała się wyłonić w 2012 roku, no i miała grozić jakąś destrukcją na Ziemi. Tak, znowu rok 2012. Planeta przez niektórych nazywana Nibiru, akadyjska zaginiona planeta. Tam z kolei odnaleziono pewien hieroglif, na którym jest nasz Układ Słoneczny. Są planety, no i tych planet jest trochę więcej. No i tak się zastanawiano, dlaczego jest ich więcej? Przecież ci ludzie znali tak doskonale niebo. I tutaj znowu pojawia się teoria. Właśnie, to są, musimy sobie to powiedzieć, to są wciąż teorie. Wiele różnych naukowych prawd wciąż określanych są jako teorie, a często ludzie w nie wierzą, bo niektórzy mądrzy ludzie tak mówią. A więc tutaj na podstawie pewnych badań astronomicznych związanych z Plutonem i jego odchyleniami, jego orbity, ktoś stwierdził, musi być w naszym układzie planetarnym jeszcze inna planeta, która pojawia się dość rzadko. Ten okres pojawiania się to miał być mniej więcej co 3000 lat. No i obliczono, kiedy znowu się pojawi Nibiru. Znowu wyszło na 2012 rok. To jeszcze mamy trochę czasu. Jeszcze mamy trochę czasu, kilka dni raptem. Ale na pewno się już nie pojawi, dlatego że gdyby taka planeta miała się pojawić, to byśmy ją widzieli jako ogromne ciało niebieskie, które już byśmy bez widzieli. Żadnego teleskopu moglibyśmy Ale zobaczyć. Ale dlaczego miała zagrażać Ziemi? No, kiedy ona się pojawi, czy to grawitacja zostanie zachwiana, czy też niektóre teorie mówiły, że wręcz ma uderzyć w naszą planetę. To chyba nie koniec przepowiedni kataklizmów na 2012. A czy najbardziej chyba znani wizjonerzy, Nostradamus i Sybilla, mówili coś o tym roku? Nostradamus i Sybilla tak specyficznie o roku 2012 nie mówili, chociaż myślę, że gdyby ktoś chciał, to znalazłby. Odpowiednio zinterpretował. Tak, 2012 i 21 grudnia wszystko by znalazł, ale był jeszcze jeden taki ciekawy człowiek, ja króciutko o nim wspomnę, taki bardzo dziwny, tajemniczy i byłem jeszcze, że przerażający, nazywa się Giorgio Bongiovanni. Wciąż żyjący, kontaktujący się oczywiście z innymi cywilizacjami. Ciekawe, bo nosi stygmaty. Mówi, że otrzymał je od istot niebiańskich. Ma ogłosić tajemnicę fatimską, która została ukryta. A jedną z jego zapowiedzi było to, że w 2012 roku powróci Jezus
na tą planetę razem ze swoimi innymi dziećmi kosmosu, żeby nas zapoznać z nimi. No i znowu wskazywał na rok 2012. Ale odpowiadając na samo pytanie z Sybillą i Nostradamusem, specyficznie nie. Nostradamus tam chyba o 2000 roku, w 7 miesiącu miało coś nastąpić, no też nie nastąpiło. Tak. To więc, chyba bardzo chyba ogólnikowe w ogóle są przepowiednie, ponieważ kiedyś też interesowałam się przepowiedniami Nostradamusa, zawodowo się interesowałam, pisząc artykuł oczywiście, nie wróżąc. Znalazłam taki czterowiersz, na przykładowo, żeby podać, 29 z Centurii pierwszej, który mówi, o tu jest cytat, rybie podróżującej przez ziemię i wodę, ma ona być, cytuję, wyrzucona na brzeg przez wielką falę, jej dziwna postać dzika i przerażająca. Ja nie wiem, z czym to się nam by kojarzyło. To my chwilę się naradzimy i będziemy mogli dać interpretację. No mnie się ryba z rybą generalnie jakoś kojarzy. Może to karp świąteczny. No a to posłuchajmy, jak komentatorzy, zawodowi komentatorzy Nostradamusa to odczytali. Ryba ma być nawiązaniem do współczesnych technologii wojskowych. Może łódź podwodna. Doszukano się w niej wystrzelonych z amerykańskich okrętów pocisków KRUS, które zniszczyły iracki system dowodzenia. A tą wielką falą wyrzucającą na brzeg rybę miał być huk silnika, bo stwierdzono, że Nostradamus, jemu mógł się on kojarzyć z hukiem fal morskich. Więc no, jak sami widzicie, dobudowano tutaj dość daleką interpretację. Inny czterowiersz 77 z Centurii 8 miał być zapowiedzią konfliktu zbrojnego z użyciem broni biologicznej i nuklearnej. A to tylko dlatego, że znaleziono taką treść. Czerwony grat, woda, krew i ciała pokrywają ziemię. No i oczywiście dopatrzono się tutaj jakichś środków użytych do rozprzestrzeniania zarazków. Albo wody atmosferyczne zanieczyszczone związkami radioaktywnymi w wyniku właśnie wybuchu jądrowego. No także jest to zabawa, myślę, dla interpretatorów. Bardzo duże pole może, do popisu. Może jeszcze o Nostradamusie te kilka słów. Zwróćmy uwagę, kiedy te wszystkie przepowiednie w formie wierszy, centurii zostały napisane kilkaset lat temu, tam nie pada w żaden sposób jakaś konkretna wytyczna, jak to interpretować, jak to liczyć. I dowolność jest tak ogromna, czasokres, kiedy to się może wypełnić, jest nieograniczony. A więc w naszych czasach, jeżeli nam coś pasuje, możemy wyciągnąć taki fragment i go sobie dopasować. I tutaj znowu bardzo ciekawa, przypomniało mi się, taka może na pograniczu humorystycznej interpretacji, ale jak najbardziej związana z Nostradamusem. Otóż jedna z centurii miała rzekomo mówić, tak, ja będę mówił to z pamięci, z kraju poranku pojawi się jeździec i wtedy nadejdzie koniec, kiedy wokół niego będzie 9 zer. To ostatnio obiegło internet, że jestem fanem internetu, to gdzieś to wyczytałem. Kraj poranku to Korea. Tutaj wschodzące słońce, poza tym tak to ma podobno znaczyć, Korea jako kraj poranku. Pojawia się jeździec. Teraz ostatnio taka piosenka, może nie wszyscy będą znali, Gangnam Style, taki hit internetu i człowiek udaje, że właśnie jedzie na koniu. Wokół niego ma być 9 zer. Ostatnio na YouTubie ilość odsłon przekroczyła 1 miliard. I stało się to właśnie 21 grudnia i to też miało być proroctwem, które się wypełni i to będzie koniec świata. A więc widzimy, że te kolejne przepowiednie, centurie można interpretować w sposób bardzo, bardzo dowolny. Ale poproszę cię... Ale końca świata wciąż nie ma, jak widać, mimo że tyle przepowiedni wskazywało na jeden moment. Ale ja cię poproszę jeszcze o jeden komentarz, to będzie ostatnie pytanie do ciebie. Proszę. Znaleziono u Sybilni taką przepowiednię, że można powiedzieć, szczęki opadają. Okazuje się, że jest dość dokładna, jak na tego typu proroctwa. No i co najdziwniejsze, właściwie dokładnie wypełniona. Zacytuję fragment trzeciej księgi Sybilli. Pierwej jednak dwie straszne wojny świat pustoszyć będą. Po pierwszej powszechnej wojnie na początku XX wieku od narodzenia Chrystusa. A druga wybuchnie tak rychło, że dziecię płci męskiej zrodzone w roku zakończenia pierwszej zdąży jeno dorosnąć do stanu wojskowego i na tę wojnę pójdzie. W tę wojnę dziać się będą rzeczy, których oko nie widziało i ucho nie słyszało. W tę wojnę wyginą kuropatwy na mrozie i wyginie naród wybrany. Naród wybrany będzie chodzić ze swoimi gwiazdami, aby oprawca, który uczyni nad nim straszną zbrodnię, mógł łatwo odróżnić tych,
których będzie mordował w dalszej kolejności. Naród wybrany wyginie w strasznych męczarniach, palony żywcem jak kłody drewna. No to co z tą Sybillą? Bardzo dokładne. A mamy pewność, że to było napisane przed wojną? Jakiś prawnik tutaj. No właśnie, to jest odpowiedź na to. Kiedy porównujemy, to jest znana historia z Sybillą. Ludzie się tym ekscytują. Później kolejne teksty mówiły, a kiedy człowiek znajdzie ślad stopy ludzkiej. Tak, właśnie. Wszyscy to znają. Ludzie Biblii nie znają, a wiedzą, co jest napisane w trzeciej księdze Sybilli, bo ona taka apokaliptyczna i taka dokładna. Ale wystarczy sięgnąć do ksiąg sybilijskich sprzed II wojny światowej, kilka lat raptem wcześniej, porównać i okaże się, że tam zupełnie nie ma tych treści. A więc jest to wyraźnie dowód na to, że to zostało dopisane post factum. To jest dowód na ewolucję. Ewolucję, tak. Proroctwa ewoluują, przynajmniej tutaj tego gatunku. Więc możemy być spokojni, że tak jak ta trzecia wojna, która została światowa, została zapowiedziana przez Sybillę, że no raczej nie musimy się tego proroctwa tutaj obawiać. Czyli albo oszustwa, albo zbytnia ogólnikowość, zawsze no nie do końca coś z tym jest w porządku. Coś zawsze nie pasuje. Tak. Bardziej, że mamy 22 grudnia, siedzimy tutaj całkiem spokojnie. Piękny był dzień, tak wczoraj, jak i dzisiaj. Jak procentowo określa się tą sprawdzalność tych przepowiedni Nostradamusa i innych? Nostradamusa, ale to trzeba być też takim dobrej woli, żeby przypisać, że to się faktycznie sprawdziło, to niektórzy szacują, że jest to 7%. No to w takim razie pytanie do naszego drugiego gościa. Czy są jacyś prorocy, którzy mają lepszą niż te 7% sprawdzalność, którym naprawdę można zaufać? Czy w ogóle tacy istnieją? Uważam, że tak. Przede wszystkim Bóg jest Wszechmogący, Wszechwiedzący, który zna koniec na początku. Mamy konkretne wypowiedzi Pisma Świętego i możemy to sprawdzić, czy rzeczywiście te proroctwa się wypełniły w księdze na przykład Jeremiasza w 28 rozdziale, 9 wierszu, że poznamy proroka, że jest prawdziwy, jeżeli jego proroctwo się spełni. Mamy też piękną wypowiedź w księdze proroka Amosa, 3 rozdział, 7 wiersz, że nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby swoje sprawy, swoje tajemnice objawił sługom swoim prorokom. I tym możemy bezgranicznie ufać i mamy dowody na to, że można. No to ja bym nie nazwał tego nawet, że są skuteczniejsi od Nostradamusa, Sybilli i jeszcze innych, bo ci są w ogóle nieskuteczni. Natomiast jedynie skuteczni to są ci prorocy, którzy przekazują Słowo Boże, mówią w imieniu Bożym. Bóg im w sposób nadnaturalny pewne rzeczy przekazuje. No to ja o taki dowód poproszę. Może taki związany ze współczesnością, z polityką, z Europą. Świetnie. Znajdziemy? Jest ich bardzo dużo i musiałem dokonać jakiegoś, selekcji, chcąc odpowiedzieć na to pytanie, wyboru tylko. No jeden z takich najskuteczniejszych to jest Księga Daniela, na przykład rozdział 2, chociaż kolejne rozdziały też są fascynujące. Zapraszam. Tam był pewien król, Nebukadnezar, który założył pierwsze królestwo, pierwsze imperium o ambicjach uniwersalnych, jakby wszechświatowych, mając na myśli ten świat, jaki wtedy istniał. I czytamy w drugiej księdze, księgi Daniela, że ten ktoś zastanawiał się nad tym, czy jego królestwo, to jest 2 rozdział, wiersz 29, na zawsze będzie istniał. Bóg mu to w sposób pewien objawił, ale on nie pamiętał tego objawienia, nie pamiętał tego snu. Wszystkich mędrców, którzy zajmowali się przepowiadaniem przyszłości, skazał na śmierć, ale był tam prorok Boży, Daniel, byli jego towarzysze, postanowili się modlić i czytamy, że powiadomiony został król, że jest ktoś, który potrafi na to pytanie odpowiedzieć, jaka będzie przyszłość. To znaczy, czy imperium, no to babilońskie, stworzone przez Nebukadnezara, będzie istniało na zawsze.
został poproszony przed majestat króla i następnie objawia w postaci pewnego posągu. Ludzie w starożytności myśleli obrazowo i dlatego też Bóg się posługiwał się obrazami. My dzisiaj z powrotem wracamy do myślenia obrazkowego, to też jest znak jakiś zły. To dobre proroctwo dla nas też dzisiaj w takim razie. Zgoda. Właśnie w obecnym czasie to dopiero filozofia grecka nauczyła nas myśleć abstrakcyjnie, więc zobaczył kolos potężny na glinianych nogach, głowa ze złota, ramiona ze srebra, biodra z miedzi, nogi z żelaza, a stopy częścią z gliny, częścią z żelaza. Żeby nie było dowolności w tłumaczeniu, tak jak to przed chwilą słyszeliśmy Nostradamus i niektórzy interpretatorzy, od razu Bóg wyjaśnił. Ty jesteś tą głową złotą. Twoje królestwo. On się zastanawiał, czy moje na zawsze. I od razu odpowiedź padła. A po tobie powstanie drugie królestwo. Czyli już była odpowiedź. Twoje nie będzie na zawsze istniało. I rzeczywiście w roku 538 czytamy, że Babilonia upadła, pojawia się następne, Medo-Persja, czy późniejszym nawet mówimy o Persji. Ale i o tym drugim, że pojawi się trzecie, to było królestwo czy imperium Aleksandra Wielkiego, ale też nie miało na zawsze istnieć. I dalej jest powiedziane, że czwarte pojawi się, mocne, silne jak żelazo. No i rzeczywiście 168 rok, jest jakaś przełomowa data, pojawia się przed imperium. Przed naszą erą. Tak, przed naszą erą, dziękuję. I dlatego też no, jest określone, że to królestwo będzie silne, mocne. Ale ciekawe, jeżeli te poprzednie upadły, Babilon upadł, bo drugie się pojawiło. To drugie upadło, bo trzecie, greckie. Grecja upadła w tej dacie, o której wspominaliśmy, bo czwarte się pojawiło. A ciekawe, co jest o czwartym, tym najsilniejszym. Nie jest powiedziane o Rzymie. Nie jest powiedziane, że przez piąte będzie pokonane, ale rozpadnie się. Jak historia, 476 rok, Imperium Rzymskie pod naporem ludów germańskich i jeszcze wielu innych, moralnego bezprawia i wielu innych rzeczy, rozpada się. Jest powiedziane, że jak się rozpadło na 10 części, z których później ukształtowały się narody zachodniej Europy, całą historię po upadku Cesarstwa Rzymskiego możemy nazwać historią walki o ponowne jej zjednoczenie. I moglibyśmy wymieniać władcy, którzy to prawie że zrealizowali, albo byli bliscy, czy Karol Wielki, 800 rok, czy Karol V, który powiedział, że w jego imperium nie zachodzi słońce. Później myślano, no, żeby kulturowo zjednoczyć Ludwik XIV, nawet rody monarsze polskie mówiły językiem francuskim. No, później dumny Napoleon, który tam w pamiętnikach, gdy był jako więzień na Wyspie Świętej Heleny, zapowiadał, że no, że jego pragnieniem, celem było, nie zrealizował. Czy później II wojna światowa, wcześniej Wilhelm, cesarz, II wojna, ten brunatny oczywiście książę, nawet jako Polacy to nawet niechętnie wymieniamy jego nazwisko. Po II wojnie światowej uznano, że jeżeli Europa się nie zjednoczy, nigdzie nie będzie pokoju na świecie. Wcześniej Liga Narodów, teraz Unia Europejska, ale jest powiedziane, że tak jak żelazo zmieszane z gliną, że to nie będzie się trzymało razem, nie będzie trwałości, tak do dnia dzisiejszego no, żadne imperium nie powstało, które by globalne imperium. Nawet muszę państwa rozczarować. No mamy Unię Europejską. No właśnie o nią chciałam zapytać. No rozpadnie no tak. Się czy nie? Jak z nią będzie? No ale Unia Europejska to jest zlepek państw. To nie jest jedno imperium. Raz. Coraz bardziej no, skłócone, niepewne i tak dalej.
Proszę Państwa, ja nie jestem przeciwny jedności, porządkowi, żeby było jedno. No wreszcie na dowód mogę jeździć po Europie. Ale chcę być realistą. Egoizm ludzki narodów nie pozwoli na to. I muszę rozczarować, wiecie Państwo, z tej Unii Europejskiej też nic nie będzie. Zresztą widzimy to coraz więcej sprzeczności. Ale później jest zapowiedź, że dopiero przyjdzie królestwo opoki, kamienia. Biblia nam mówi, że opoką jest Jezus Chrystus i to dopiero będzie coś trwałego. Czyli są pewne rzeczy. To jest historia dokładnie, precyzyjnie potwierdza to, co w tym posągu było przedstawione. Czyli są pewniejsi, bo ja nawet nie używam tego określenia, że są skuteczniejsi. Oni są skuteczni, a tamci są w ogóle nieskuteczni. Taka jest różnica. Księga Daniela w ogóle jest niesamowitą księgą. To jest oczywiście księga prorocza. Nazywana bywa Apokalipsą Starego Testamentu. Zresztą ją się często czyta razem z Apokalipsą właśnie Jana. Jest niesamowita z wielu powodów. Jest tam wiele proroctw, lepiej bądź gorzej zrozumiałych dla nas dzisiaj. Ale chciałam zapytać o takie jedno wydarzenie w historii. Mianowicie, kiedy pokazano Księgę Daniela Aleksandrowi Wielkiemu, który podbijał świat i miał na drodze, prawda, Jerozolimę, też oczywiście do podbicia, pokazano mu Księgę Daniela. Co się wydarzyło takiego, że Aleksander Macedoński odpuścił sobie podbój Jerozolimy, co się przecież nie zdarzało, bo jak to się mówi, szedł jak przecinak, prawda, i wszystko podbijał. Darował Jerozolimie, poszedł dalej. Co tam mu w tej Księdze Daniele pokazano? Dlatego, że kapłani na czele z najwyższym kapłanem Jaddy wyszli na spotkanie, kiedy on podążał w kierunku Jerozolimy, no, żeby zrobić z Jerozolimą to, co robił z wszystkimi państwami, nawet takie państwo, może państwo, miasto jak Tyr, gdzie poprzedni władcy nie byli w stanie zdobyć. Aleksander Wielki uporał się z tym. Natomiast kapłani wyszli z Księgą Daniela, z 8 rozdziałem. Tam są pewne symbole, ale to nie znaczy, że możemy je dowolnie tłumaczyć. Tam jest baran z 2 rogami i jest wyraźnie powiedziane, że to król Medów i Persjów, więc to nie ma żadnej dowolności przypuszczenia. Potem jest kozieł, no, że to król grecki. No i że pierwszy ten ma rogi, ten pierwszy róg pokona Medopersja. To było największą ambicją Aleksandra Wielkiego pokonać Persję. Medopersję wtedy już tylko Persję. I jak wyszli, pokazali, że w naszych starych księgach około 200 lat wcześniej zostało przepowiedziane, że Grecja pokona i ty jako pierwszy król tego imperium greckiego tego dokonasz, to padł na ziemię, ukłonił się, jego współpracownicy mówili, ale królu to nie wypada padać na twarz czy kłaniać się. A mówi, ja nie kłaniam się tym ludziom, ja kłaniam się Bogu tego narodu. I odstąpił i Jerozolima przetrwała inwazję Aleksandra Wielkiego. To dokładnie opisuje historyk Józef Flawiusz. Stary Testament przepowiedział jeszcze innego blisko wschodniego władcę i to z imienia Cyrusa. Kiedy to się stało? Na ile przed pojawieniem się Cyrusa? W jakich okolicznościach? Tak. W księdze Izajasza, 44 rozdziale, pierwsze wiersze, 45 rozdział, jest zapowiedź, jako ponad 100 lat wcześniej, bo wtedy wiemy, że żył Izajasz, zapowiedź pojawienia się takiego kogoś, władcy, jak Cyrus i czego on dokonał. Po prostu czas nie pozwala wszystkie tutaj te szczegóły analizować. Czyli 100 lat wcześniej, zanim się urodził, zanim Babilon doszedł do jakiejś potęgi, bo on też zapowiadał wyzwolenie narodu izraelskiego i tak dalej, że ktoś taki się pojawia. 200 lat po imieniu. I jest powiedziane, że zdobędzie Babilon, a nawet 45 rozdział zapowiada, jak będzie Babilon zdobyty. To są naprawdę, proszę Państwa, fantastyczne rzeczy, ciekawe rzeczy.
które tu są opisane. Może gdyby Babilon znał te pisma, to by tak łatwo nie można go było zdobyć. Prawdopodobnie jeszcze warto jedną rzecz powiedzieć, jeżeli chodzi o Cyrusa i o Księgę Izajasza. Ludzie, którzy nie są wierzącymi, to trudno jest uświadomić sobie. I dlatego nawet mówią, że Księga Izajasza składa się z albo dwóch autorów było, tak zwaną Deutero-Izajasz, który po fakcie to spisał. Nie ma żadnego dowodu, ja nawet niedawno korygowałem artykuł na temat tej księgi, tego autorstwa Deutero-Izajasza, bo niektórym ludziom to się nie mieści w głowie. Ale Bóg, który na koniec, na początku to wszystko przepowiedział i dlatego prorocy, którzy Jego słuchają, nie są skuteczniejsi od Nostradamusa, są skuteczni. Historia może troszeczkę bliższa nam, czyli powstanie Stanów Zjednoczonych. O tym też jest w Biblii, co może bardzo niektórych zdziwić. Ale to proroctwo o Stanach Zjednoczonych, 12-13 rozdział Księgi Apokalipsy, w zasadzie jak czytamy, to powiedziałabym, że ono takie trochę w stylu Nostradamusa. No w zasadzie jakaś ziemia, która przyjmuje prześladowaną niewiastę, jakieś dwa rogi podobne do baranich, ale mówiące zwierzę jak smok. No w zasadzie bym powiedziała, to jest językiem Nostradamusa. Ja bym rozpoczął już od 12 rozdziału Apokalipsy. Tam jest... W 12 rozdziale jest zapowiedź, że ci, którzy chcą być wierni Bogu, są prześladowani. Szukali schronienia w Alpach, w Piemoncie, gdzieś tam w Szkocji, na wschodzie i w Afryce i tak dalej, i tak dalej. Ale w końcu Ziemia, chociaż nie było jeszcze wtedy satelitów, była tak spenetrowana, tyle wypraw było, że nie mieli gdzie już się chronić, jedynie Holandia, w której zwyciężyła wolność polityczna i religijna, była takim miastem ucieczki, to też jest termin biblijny, ale mała była. I wreszcie odkryta Ameryka, 1492, pusta ziemia, tam trochę tych Indian było. I w roku 1620 na statku Mayflower grupa pierwszych pielgrzymów usiadła i popłynęła tam. I dosłownie tak jak w objawieniu jest napisane, że ziemia ratowała, oni wołali, oto pusta ziemia, tam pojedziemy, założymy państwo bez króla i kościół bez papieża. Czyli nikt nam nie będzie dyktował, Słowo Boże będzie jedyne. Taką przysięgę sobie tam złożyli. I dalej jest powiedziane, że niestety jednak w Apokalipsie, w 13 rozdziale, że to zwierzę albo symbol Ameryki, że to baranek podobny, ma dwa rożki, róg w Biblii jest symbolem siły, że jednak z czasem zacznie mówić jak smok. I dzisiaj jest to mocarstwo, które jest nazwane policjantem świata i coraz bardziej na skutek klęsk, jakie tam są i w całym świecie, będzie podążało. Dlatego też Stany Zjednoczone według Apokalipsy i według Biblii przede wszystkim, a przede wszystkim według Boga, są ostatnim mocarstwem. Proszę nie obawiać się ani Chińczyków, ani Indii, ani jakiegoś innego. One się próbują wydostać. Koniec świata im przeszkodzi w byciu mocarstwami, rozumiem. Prawdopodobnie nie zdążą. Ta potęga będzie ostatnią potęgą, która jest i niestety będzie naśladowała, chcąc ratować swoją reputację, będzie naśladowała tego, co działo się w średniowieczu i dlatego mówi jak smok. Czyli Ameryka jeszcze ostatniego zdania nie powiedziała, będzie jeszcze gorzej. Oczywiście, niestety będzie jeszcze gorzej pod tym względem to, czego ona będzie dokonywała. Na chwilkę jeszcze wrócę do Starego Testamentu. To były księgi narodu żydowskiego. To jest Biblia przecież Izraelitów, Stary Testament, prawda, tak. Ich. Mieli swoje prorockie księgi. Kiedy Jezus mówił do uczonych w piśmie, powiedział do nich takie słowa. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Czyli powiedział, że pisma, czyli Stary Testament, mówią o nim. On jest główną postacią, można powiedzieć, Starego Testamentu. Mówimy o proroctwach mesjańskich w tym momencie. Tak. Zapowiadały Mesjasza, zapowiadały Chrystusa.
Jakie to są proroctwa? Jak tak. dokładnie się wypełniły? Może tak przykładowo, bo tak. wszystkich oczywiście nie omówimy. Oczywiście, bo to musielibyśmy no, serię wykładów przynajmniej ale takie mieć. Najdokładniejsze, które będą Zgoda. Zaskakujące. Dlatego też Biblia, często pytania są, co jest treścią Biblii? Ja zawsze Biblię ze względu na treść dzielę na trzy części. Pierwsza część, Stary Testament, ktoś ma przyjść od raju Eden. Druga część, Ewangelie, wreszcie ten ktoś przyszedł. Jest, działa, idzie na krzyż Golgoty, umiera, płaci. A trzecia część, odchodząc z tej ziemi, po dokonanym zbawieniu, Chrystus zapowiada, co? Ja tu jeszcze powrócę, ale już nie po to, aby umierać jako człowiek, a jako król królów, no, aby wielkich rzeczy dokonać. I tego największego, nie 12 grudnia, bo Chrystus powiedział, że tej daty nie znamy. To znaczy ani dnia, ani czasu, godziny powtórnego przyjścia. W Dziejach Apostolskich też powiedział, nie wasza rzecz i tak dalej. Ale są przepowiednie. Zresztą sam Chrystus, kiedy rozpoczął, czytamy o tym w Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale, 10 wierszu, wypełnił się czas. Czyli nie pojawiłem się przypadkowo. Wypełnił się czas. I ja kiedyś pisałem nawet taki artykuł. Człowiek, którego życiorys można napisać 400 lat przed urodzeniem. W swoim czasie redaktorze był w znaku czasu oczywiście publikowany. Dokładnie można. Jakie rzeczy tam są, żeby nie przedłużać? W 9 rozdziale Księgi Daniela, jeżeli ktoś jest zainteresowany, służę informacją. Jest zapowiedziane, że w 27 roku naszej ery Jezus z Nazaretu będzie pomazany Duchem Świętym, a to stało się przy chrzcie. I rzeczywiście, 3,5 lat będzie działał jako już nie Jezus z Nazaretu, a jako Jezus Mesjasz, będzie zabity. Dla wybranego narodu izraelskiego jeszcze 3,5 lat będzie. Czyli to są dokładne oczywiście daty. Tu nie ma najmniejszego wątpliwości. Dlatego jest pewien dokument, i to ciekawy dokument polski, ale muszę rozczarować, ja jeszcze do niego nie dotarłem, że Rada Rabinów Polskich zabroniła studiowanie Księgi Daniela, 9 rozdział. A też o tym słyszałam kiedyś. No, bo to 9 rozdział wyraźnie wskazuje na kogo? Na Jezusa. Chrystusa. A wiadomo, że oni jeszcze czekają. I jeszcze no, szereg innych takich dowodów jest na to. Ja słyszałam, że niektórzy rabini w ogóle w Bibliach kazali sklejać Księgę Daniela, żeby jej nie można było czytać. Ale wracając na chwilę do tego, co tu usłyszeliśmy, może tylko wyjaśnijmy, żeby daty 27 rok naszej ery jednak w tym 9 rozdziale nie szukać, bo ona nie pada w takim podana liczbą, prawda? Zgoda. Jest tam inna informacja. Skąd my wiemy, że to 27 jest rok? Jest informacja, jest wykres w Księdze Daniela 490 lat. Z przykrością stwierdzam, że nie wyjaśnimy szczegółów, ale możemy to w każdej chwili czynić, że zaczniesz liczyć od dekretu odbudowania Jerozolimy, to jest Artaxerxesa 457. I przed naszą erą. Przed naszą erą. Wszystko. Mamy punkt zero, tak, od którego liczymy. Cały czas jeszcze w starożytności jesteśmy. To jest pewny punkt zero. No, tak jest. Nie było roku zerowego. To jest inna rzecz jeszcze. I czytamy, że od dekretu 457 przed naszą erą zaczniesz liczyć i upłynie 483 lat i pojawi się Mesjasz, czyli Jezus Nazaretu będzie pomazany jako pomazaniec po polsku. W języku greckim Chrystos, w języku hebrajskim Mesjach, jako ktoś przeznaczony do czego, czyli konkretnie, bardzo wyraźnie jest powiedziane, w którym roku pojawi się na świecie Mesjasz. Szkoda, że tylko nie ma nigdzie w Biblii i nie będzie daty, kiedy on po raz drugi przyjdzie. Ale pierwsze przyjście jest jasno i wyraźnie określone. A jakie szczegóły były podane w Biblii dotyczące śmierci? Bo też mamy chyba sporo. Tak. No na przykład w Psalmie 22, 17 wiersz, jest powiedziane, że przebodli moje ręce i nogi.
I ciekawe, że to psalmista Dawid około 1000 roku przed naszą erą, bo by mnie znów tutaj redaktor oczywiście poprawił, ale podpowiedział. Uzupełnił. Proszę? Tylko uzupełnił. Tylko uzupełnił. Excellent. No więc jest zapowiedź, że jaką śmiercią umrze. Że przebodli moje ręce i nogi. Ciekawe, że wtedy jeszcze śmierć krzyżowa nie była znana. A mimo wszystko już była taka zapowiedź. Inna zapowiedź, skoro już jestem przy głosie, czytamy w księdze Zachariasza, 11 rozdział, 12, 13 wiersz, że sprzedano go za 30 srebrników. No i rzeczywiście czytamy, że za 30 srebrników sprzedano. Kiedyś Józefa za 20, a jego za 30. Widocznie była dewaluacja już też i pieniądze, albo wyżej wycenili Jezusa Chrystusa. No i że później rolę garncarzową, nawet taki szczegół jest podany, żebyśmy nie mieli żadnej najmniejszej wątpliwości co do proroków, Bożych proroków, którzy nie dlatego mówili, że byli tacy strasznie mądrzy, ale mówili dlatego, że no, że to Bóg im przekazywał. O tym, jak będzie wyglądała służba Mesjasza i jak zginie, to też Izajasz, na ile przed pojawieniem się Chrystusa pisał. Tak jest. Jeżeli chodzi, no, około 700 lat, ale ciekawe, że jak wspomniany ten dokument był, to znaczy dokument jaki, że Rada Rabinów zabroniła studiowanie Księgi Daniela, szczególnie 9 rozdział, bo by musieli tego Mesjasza, Jezusa z Nazaretu przyjąć. Tak samo podobno zabronione było studiowanie Księgi Izajasza, bo on wyraźnie, Księga Izajasza mówi, jest zresztą jak cały Stary Testament, mówi, jaki będzie Mesjasz, że nie było w nim nic szczególnego, że jak baranek na zabicie był wwieziony, że myśmy wszyscy jak owce zbłądzili, czyli beznadziejnie, bo owca beznadziejnie błądzi. Jak ma iść w prawo, jak się zgubi, to zawsze pójdzie w lewo. No, i że on przyszedł, aby nas ratować. I że zaliczony w poczet przestępców, jeszcze mi się przypomina, prawda? Zaliczony jest w poczet przestępców. Świetnie i to jest bardzo ważne. Czyli sporo szczegółów na temat życia, śmierci, urodzenia mamy też przecież... Księdze Michała. Tak. 5 rozdział, 1-2 wiersz. Chociaż Jezus w Nazarecie był, to jednak w związku ze spisem ludności, a to lokalnie w Rzymie zawsze takie spisy się odbywały, udali się do miejsca rodowego Marii i Józefa, to znaczy do Betlejem. I jest powiedziane w księdze Michała w 5 rozdziale, że ty, Betlejem Efrata, z ciebie wyjdzie ten, którego wyjście ode dni wiecznych. Żeby się czasem komuś nie wydawało, że pochodzenie Jezusa Chrystusa jest od chwili narodzenia. Niedługo to no, wielu chrześcijan będzie obchodzić, a tam jest powiedziane, że tam się urodzi, ale wyjście jego ode dni jakich wiecznych, bo to jest Bóg wieczny. A jedynie to, co się stało no, w Betlejem, no to Bóg stał się człowiekiem, to jest inkarnacja tylko dokonała, a pochodzenie jego, tak jak Boga, od wieczności. Jeszcze wcześniej mieliśmy, prawda, proroctwa dotyczące pokolenia, z którego wyjdzie. Tak. To jeszcze patriarcha Judy. Jakub tak przypowiadał, tak. Że z pokolenia Judy wyjdzie. Judy. Tak. Tak jest, tam jest nazwane. Masa szczegółów, na które nie mamy tutaj, prawda, tyle dzisiaj czasu. A tak, kilkadziesiąt tak. Szczegółów dotyczących Mesjasza. Tak. W bardzo wielu miejscach Ewangelii są takie zdania co chwila opisie wydarzeń związanych z Jezusem, że stało się to, aby się wypełniło słowo proroka, który powiedział. Tak, tak. Za każdym razem ewangeliści dają sygnał, że życie Jezusa było wypełnieniem proroctw starotestamentowych. Czyli jednak są prorocy konkretni, prawdziwi i tych należy słuchać. Zostawmy sobie na koniec Majów. Ostatnie pytanie dotyczące właśnie tych proroctw mesjańskich. Proszę powiedzieć, dlaczego? Skoro naród izraelski miał tak szczegółowe proroctwa, dlaczego nie przyjął Chrystusa? Co im się pomyliło? O co tam było nie tak? Ambicja ludzka.
A mianowicie ambicją ich było, żeby przyszedł Mesjasz, wyzwolił ich spod panowania Rzymian, no i że stali się wielkim narodem ponad wszystkie narody. A tymczasem przepowiednie o narodzeniu Mesjasza mówiły zupełnie coś innego. Tak. Do przedstawiciela Imperium Rzymskiego Jezus powiedział, że ja przyszedłem, aby prawdę objawić, a nie żeby panować. I dlatego co Żydzi zrobili? Poprzestawiali sobie to. Drugie przyjście pomylili z pierwszym. I za pierwszym razem spodziewali się takiego Mesjasza, Chrystusa, Boga, jaki dopiero przyjdzie za drugi raz. A przyjdzie, jak czytamy w Apokalipsie, jako król królów, jako pan panów i nareszcie założy królestwo, które na wieki będzie istnieć. Szczęścia, pokoju, życia i tak dalej. Oni chcieli już. Czyli jaką, proszę państwa, jak to niebezpieczną rzeczą mieć jakieś idee w głowie, a następnie metodą wyrwanych z kontekstu wierszy próbować naszą ideę, nie Bożą, nie biblijną, próbować uzasadniać, podkreślać, albo dopasować pewne rzeczy. Jeżeli weźmiemy Biblię jakoś całość, nawet te symbole, jeżeli przeczytamy, co dany symbol znaczy, nie ma najmniejszej wątpliwości. To są pewne rzeczy i nie są, to są tylko fikcyjne, obliczone na sensacje, nieskuteczne, jak już słyszeliśmy. Pierwsze przyjście, ciche, pokorne, można powiedzieć niewidoczne, mogło być niezauważone, ale to drugie, które ma być przyjściem już Jezusa jako niesługi, tylko w chwale Pana Panów, Króla Królów, ono chyba nie może być niezauważone. To jak będzie ten koniec świata? Znaczy ono na pewno nie będzie niezauważone, bo Pismo Święte, opisując powtórne przyjście Chrystusa, mówi, że będzie widzialne, że ujrzy go wszelkie oko, że będzie słyszalne, bo będzie towarzyszył mu dźwięk trąbi, trąba zabrzmi, umarli, wzbudzeni zostaną, prawda, i potem razem z nimi pochwyceni będziemy w obłokach na spotkanie Pana. A więc będzie widzialne, słyszalne, będzie chwalebne, pełne chwały. Pismo Święte opisuje tutaj, że Chrystus, tutaj zwłaszcza 16 rozdział Mateusza Ewangelii mówi, powróci w chwale swojej Ojca i aniołów świętych. A co do tego powiem tylko, że jak w jednym fragmencie Pisma Świętego, no aniołowie, dwóch aniołów przychodzi odwalić kamień, który grób Jezusa, prawda, był przyłożony do grobu Jezusa, żeby nie można było do środka wejść i wykraść ciała, prawda? Tak się zabezpieczono przed jego uczniami. Jeszcze stali strażnicy, nieustraszeni rzymscy żołnierze, prawda? Którzy niejedno w życiu widzieli, którzy nie opuściliby nigdy w życiu posterunku swojego. I oto się objawiło dwóch aniołów, dwóch. I oni uciekli, wiedząc, że jeśli uciekną, przecież czekała ich śmierć. Każdego rzymskiego żołnierza, który opuścił posterunek. Bo się dwóch aniołów objawił. A przyjdzie, jest, czytamy, Jezus chwale swojej Ojca i wszystkich aniołów świętych. Więc na pewno będzie chwalebne, słyszalne, widzialne. To nie będzie tak, że się dowiemy o przyjściu Chrystusa od kogokolwiek, że z prasy się dowiemy, że w informacjach prasowych czy telewizyjnych będzie nagła przerwa. Drodzy Państwo, musimy przerwać program, żeby zapowiedzieć, coś się tam dzieje na drugim krańcu świata, prawda? Coś się dzieje, niebo się otwiera, zwija nawet, nie wiemy, co się dzieje. Może to jest Chrystus. Takich rzeczy nie będzie, bo gdy przyjdzie, ujrzy go wszelkie oko. Ujrzą go wszyscy, a na pewno nie będzie tak, bo o tym bardzo wyraźnie zapowiada i przestrzega Ewangelia Jezus w Ewangelii Mateusza, to możemy w 24 rozdziale czytać. Gdyby wam ktoś powiedział, oto tu jest, albo tam, na pustyni, w kryjówce, czyli w takich miejscach, gdzie tylko nieliczni go mogą zobaczyć, że wszyscy nie widzą, a tylko wybrani mogą to zrobić. Gdyby wam ktoś powiedział, że tam jest, to nie idźcie, nie wierzcie, bowiem z przyjściem Syna Człowieczego będzie jak z błyskawicą, prawda? Która jest widoczna na całym niebie od razu, dla wszystkich naraz. A więc takie będzie przyjście Syna Człowieczego.
No dobrze, tu już wcześniej padło, że nie znamy dnia ani godziny, no więc nie będę pytała, kiedy to się stanie, tak? Skoro już powiedzieliśmy sobie, że dnia i godziny nie poznamy. Jest też powiedziane, że ten dzień przyjdzie jak złodziej. Ale z drugiej strony jest powiedziane, że wy, mówi Jezus do swoich uczniów, tak? Czyli do chrześcijan jest to, można powiedzieć, skierowane. Mówi, ale wy nie jesteście w ciemności, was ten dzień nie zaskoczy. No to kiedy? Faktycznie dnia i godziny nikt nie zna. Można powiedzieć, że w 24 i 5 rozdziale Ewangelii Mateusza tam bodaj 5- czy 6-krotnie, czy nawet więcej, ta myśl, że właśnie Chrystus przyjdzie o godzinie, o której się nie spodziewać, i żeby w związku z tym zachować czujność i gotowość, o tym, na czym ona będzie polegała, to może trochę później, ale kilkakrotnie. Chcę powiedzieć, że dzisiaj, kiedy no, odwołam się do swoich dziennikarskich, publicystycznych doświadczeń, dzisiaj, jeżeli chce się jakąś ważną myśl w prasie, w artykule podkreślić, no to się stosuje dużą czcionkę, to się stosuje inną kolorystykę, prawda? No jakieś graficzne elementy tego druku wykorzystuje się, żeby czytelnik mógł zwrócić uwagę na dokładnie tę myśl. No, w czasach, kiedy Pismo Święte było pisane, takich możliwości technicznych nie było. Więc żeby jakąś myśl uwypuklić niezwykle silnie, miano na to tylko jeden sposób. Jaki? Wielokrotne powtórzenie tej myśli. I ta myśl, że nie znamy dnia i godziny, że nie wiecie, wielokrotnie powtarza się w rozdziałach 24-25, jeszcze w innych fragmentach Pisma Świętego. Nie waża to rzecz znać czas. Mocy swojej ustanowienia. Chcę tu też nawiązać do jednej wypowiedzi mojego szanownego przedmówcy. Dlaczego naród żydowski nie przyjął Mesjasza, gdy ten przyszedł po raz pierwszy, bo pomyliły mu się starotestamentowe zapowiedzi przyjścia Chrystusa. Te, które dotyczyły pierwszego przyjścia, że miał przyjść jako ktoś skromny i w końcu zabity, odrzucony, prawda, zostały jakby ominięte, skupili się od razu na tych zapowiedziach dotyczących drugiego przyjścia, odbudowania królestwa, władania światem i tym podobne. Chcę powiedzieć, że to samo niebezpieczeństwo dzisiaj nadal jest przed chrześcijanami. Za parę dni większość chrześcijan będzie obchodziła święta Bożego Narodzenia. Będzie przypominała sobie enty raz, że Chrystus przyszedł na ten świat po raz pierwszy jako dzieciątko. I będzie myślała o szopkach, będzie myślała o kolędach, będzie myślała o prezentach, o mnóstwie mało istotnych rzeczy, którym obudowano przeszłe pierwsze przyjście. Kompletnie zapominając, że żyjemy w czasie przed drugim przyjściem. Wolimy się skupiać na Jezusie jako na dzieciątku, którym się trzeba opiekować, zamiast na Królu Królów, Panu Panów, który przyjdzie i zrobi porządek z tym światem, bo ten świat sam ze sobą porządku, jak widać, zrobić nie może. A czy powód tego na przykład nie jest taki, że Chrystus mówi w Biblii, też dość często to pada, nie jest to raz powiedziane, przyjdę wkrótce, przyjdę rychło, prawda? No i mijają 2000 lat, Chrystusa nie ma. No to te szopki wolimy. To jest pierwsza rzecz, jaka mi się nasuwa, dlaczego jest taka sytuacja. Druga to... Ja wolę wyjaśnienie, że boimy się. No więc chciałam powiedzieć, druga to taka. W jakim charakterze ma przyjść. Tak, boimy się po prostu końca świata. Boimy się odpowiedzialności. Boimy się odpowiedzialności. Ale to jest tak. Boimy się i końca świata, i wydarzeń z nim związanych, prawda? Zwłaszcza, że często zarówno prasa, no to co było teraz się działo w ostatnich tygodniach, no to był taki medialny koniec świata, prawda? Prasa nakręcała pewną atmosferę taką apokaliptyczną, no żeby się lepiej sprzedawać, tak? A z kolei ludzie się lubią bać. Chyba tak, sądząc po tym, prawda, jak namiętnie oglądane są horrory. Lubią ekscytować się jakąś datą końca świata. Ale też tutaj wydaje się, że jednak też strach przed tym, że Chrystus
powiedział, przyjdzie również jako król królów, pan panów, przyjdzie jako sędzia, prawda? Przyjdzie jako ten, który rozdzieli owce na lewo, kozły na prawo, prawda? Dobrzy, źli, jedni będą wzięci, inni nie. Ludzie się boją tego, że przyjdzie taki moment, że trzeba będzie zdać relację ze swego życia, odpowiedzieć za to, co się w życiu robiło. I może dlatego wolą się ekscytować jakimiś takimi niedorobionymi końcami świata, niż tym końcem świata opisanym w Biblii. Kiedy on przyjdzie, to znaczy dnia i godziny nie znamy, ale możemy przecież, jak powiedział Chrystus, spodziewać się tego dnia. Mówił o pewnych okolicznościach, które będą występowały, które mają nam pokazać, że to naprawdę jest za chwilę. Jakie to tak zwane znaki czasu, jakie to są okoliczności, o których mówił Jezus? Czy to jest coś specyficznego, coś, czego wcześniej nie było, coś, czego jesteśmy może świadkami? Tak, jest to temat bardzo mi bliski z uwagi na to, do tego stopnia, że nawet czasopismo, które razem tutaj wydajemy, jest tak zatytułowane Znaki Czasu. Rzeczywiście Chrystus podał szereg zapowiedzi. I nie tylko Pan Jezus, również apostołowie, Stary Testament też. Jest szereg zapowiedzi proroczych wskazujących na bliskość powtórnego przyjścia. To znaczy, że jeżeli one wystąpią i to nie w jakimś lokalnym wymiarze, nie w jakimś wymiarze pojedynczym, ale w wymiarze globalnym i wszystkie naraz. Prawda? To jeżeli to, jeśli to się zacznie dziać, czytamy w Piśmie Świętym, albo gdy ujrzycie to wszystko, prawda, to wiedzcie, że blisko jestem tuż u drzwi. I takich miejsc można by wymieniać wiele w tym momencie, ale ja zwrócę tylko uwagę na 24 rozdział Mateusza, na 21 rozdział Ewangelii Łukasza, na drugi list Pawła do Tymoteusza, tam rozdział 3 i wersety od 1 do 4. I choćby w tych trzech miejscach możemy odnaleźć całe zestawienia tak zwanych znaków czasu. Jakieś przykłady? Bliskości powrotu Chrystusa. No na przykład. I będą wojny i wieści o wojnę. Warto rozdzielić te elementy. One mimo podobnego brzmienia nie są takie same. Wojny, no to wojny. Ktoś powie, zawsze były. Ale czy zawsze były na taką skalę jak w XX wieku? Czy ludzkość kiedykolwiek osiągnęła, poziom możliwości samozniszczenia, jak dopiero od niedawna? A więc mam wrażenie graniczące z pewnością, że doszliśmy do tego momentu. Wspomina się tam dalej o głodach, o morach. No, głody zawsze były, ale też biorąc pod uwagę, jaka jest skala głodu z uwagi na populację ludzkości, tak? To takich głodów, jakie były teraz, jakie są teraz, nie było nigdy. Trzęsienia ziemi też były zawsze, ale znów nasilenie, częstotliwość. Nawet te tsunami, które obserwowaliśmy przecież na własne oczy, to, co się działo w Japonii wcześniej, jeszcze bodaj w Tajlandii, tak, parę lat wcześniej, no Pismo Święte w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale wręcz mówi, że ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu rzeczy, które mają przyjść na świat, gdy zahuczy morze i fale. To są wyraźne pewne znaki w świecie naturalnym, w świecie przyrody. To będą pewne zaburzenia, są tutaj zapowiedziane bardzo wyraźne. Są znaki w świecie społeczno-politycznym. To są te właśnie wojny, tak, o których wspomnieliśmy. Wieści o wojnach, ale przeciwnie, w innym fragmencie czytamy, a kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, przyjdzie na nich nagła zagłada. A więc dążenia do pokoju, ruchy pokojowe, prawda, ogarniające cały świat. Też będą znaki w świecie ekonomicznym. Piąty rozdział listu Jakuba o tym mówi, że bogaci będą wyzyskiwać biednych.
i że przyjście Chrystusa między innymi będzie miało temu położyć kres. A nawet ten sam list wskazuje na jakiś wielki ogólnoświatowy kryzys, gdzie jest powiedziane: płaczcie teraz, bogacze, nie płaczcie, bo oni do tego raczej zdolni nie są, tylko płaczcie, bo wasze bogactwo rdza zjadła, mole zjadły. O czym jest mowa? O nagłej utracie wartości tego, co mieli. Prawda? A więc o jakimś kryzysie ogólnoświatowym. Te znaki w świecie społecznym to ludzie będą chciwi, chełpliwi, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. Te fragmenty dotykają też znaków w świecie religijnym, że będzie pozór pobożności, że ludzie będą prezentować pozór pobożności, podczas gdy życie ich będzie zaprzeczeniem mocy płynącej z pobożności. A więc z jednej strony pozór pobożności, a z drugiej są znaki mówiące o rozkwicie pobożności, o rozprzestrzenianiu się Ewangelii po całej ziemi. To jest bardzo ważny znak w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, w wersecie bodaj 14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I jest już głoszona wszystkim narodom? No, gdybyśmy chcieli nawet historycznie popatrzeć, przyjrzeć się rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa, rozprzestrzenianiu się religii chrześcijańskiej, wiedzy o Bogu, prawda, w rozumieniu chrześcijańskim, nawet Słowa Bożego, Biblii, to tak naprawdę dopiero możemy mówić, że w XX wieku możemy mówić o dotarciu z poselstwem chrześcijańskim po krańce ziemi. Dopiero w XX wieku. W XIX wieku między innymi w tym celu zaczęto zakładać towarzystwa biblijne, które postawiły sobie za zadanie upowszechnić Biblię na cały świat. To dopiero w XIX wieku zaczęto takie rzeczy robić. Natomiast w XX wieku ona rzeczywiście, można powiedzieć, dotarła do całego świata albo fizycznie, albo za pomocą środków telekomunikacyjnych, poprzez radio, telewizję, teraz internet. Nie ma miejsca na kuli ziemskiej, do którego nie dociera teraz przekaz biblijny. No jeszcze niedawno podobno było, ale właśnie podobno już nie ma. Stąd to moje pytanie, bo... I to jest najważniejszy znak moim zdaniem. No ten, właśnie chciałam powiedzieć, że ten fakt, no to będzie już wypełnienie właściwie wszystkiego. Chodzi mi o kraje islamu. Do niedawna nie mogła się tam znaleźć Biblia i żadne przesłanie chrześcijańskie czy misjonarze nie mogli trafić. Słyszałam, że w tej chwili kraje islamu już się otwierają, te zakazy są znoszone i z Ewangelią można tam powoli wchodzić, są takie rozmowy prowadzone, więc to rzeczywiście byłby autentyczny, gorący znak czasu. Ale jeszcze jedno, na co wspomnę, znowu w tym samym 24 rozdziale Mateusza jest też taki znak powtórzony kilkakrotnie, czyli według tego, co już powiedziałem, sam Jezus chciał na to położyć wykrzyknik. Znak. Tak, wykrzyknik. Trzykrotnie powiedziane jest, żebyśmy nie ulegli zwiedzeniu, żebyśmy uważali na zwiedzenia, zwłaszcza na różne nadnaturalne zjawiska, które będą się namnażać w dniach ostatecznych, a które będą miały fałszywe pochodzenie. Innymi słowy, one mogą być nadnaturalne, ale nie będą boskiego pochodzenia. Cuda, cuda. Tak, 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 właśnie dokładnie tak. No to wszystko jest ciekawe, bo jesteśmy świadkami i cudów. Jeśli to wszystko będziemy widzieli naraz, a mam wrażenie, że tak jest, to wiedzcie, że blisko jestem tuż u drzwi. No właśnie, też ja nie wiem, czy z tego powodu wszyscy będą się cieszyć, czy raczej część naszych widzów będzie bardziej przerażona. Czy końca świata właśnie należy się bać? Może tak na zakończenie, kończąc powoli ten temat. Bo z jednej strony mamy te wszystkie opisy, wizje końca świata, które no nie są miłe, powiedzmy, tak? Są dość przerażające. Jest powiedziane, że ten dzień nadejdzie, jak piec spali wszystkich, nie zostawi gałązki. No apokalipsa rzeczywiście. A z drugiej strony Chrystus mówi, jak to się zacznie dziać, podnieście głowy wasze. Bo zbliża się wasze odkupienie.
A więc mamy w Piśmie Świętym dwa typy reakcji na przyjście Chrystusa opisane. Z jednej strony właśnie oto radujmy się, cieszmy się, zbliża się odkupienie nasze, prawda? Oto nasz Pan Bóg, któremu zaufaliśmy się, radujmy, cieszmy się z Jego zbawienia. Tak będą reagowali na to przyjście wierzący. Z drugiej strony niewierzący. Ja nie mówię tutaj o wierzeniu i niewierzeniu w sensie przyznawania się do chrześcijaństwa, metryki, prawda, chrztu czy czymś w tym rodzaju. Tu chodzi o posiadanie realnego, rzeczywistej, realnej relacji z Jezusem, prawda, osobistego kontaktu z Jezusem, takiej codziennej relacji, zaufania do Boga codziennego, prawda, przez modlitwę, przez studiowanie Jego słowa, takiego poczucia, że Bóg jest i jest moim ojcem, Jezus jest moim bratem, jest obok mnie, czuwa nade mną w niewidzialny sposób. Ja chcę mu mówić, prawda, o moim życiu, chcę mu przedstawiać moje problemy, on mnie ratuje z różnych rzeczy. O takim czymś mówię. A nie o tym, że ktoś mówi, jestem, prawda, jak Boga kocham i tym podobne, tak? A jego życie jest zaprzeczeniem mocy płynącej z pobożności. Więc dla wierzących to będzie wspaniały dzień. Tym bardziej wspaniały, że prawdopodobnie ci, którzy doczekają przyjścia Chrystusa wierzący, będą przedmiotem szyderstw i prześladowań. Ja, gdy nawet przysłuchiwałem się temu medialnemu show związanemu z końcem świata, prawda, Aztek, Majów, tak? I z reakcjami na to, że kolejny raz, prawda, tego końca świata nie ma, to wyobrażam sobie, że to wszystko ma tylko znieczulić w ogóle ludzkość na wszelkie mówienie o prawdziwym końcu świata, na wszelkie mówienie o prawdziwym przyjściu Chrystusa, o nadejściu nowego, lepszego świata. To ma po prostu ludzkość znieczulić. To są te wszystkie fałszywe przepowiednie, które pośród tych to tak jak pośród fałszywych pieniędzy mają zagubić się prawdziwe. Prawda? Ma być tyle fałszywek, żeby nie można było odnaleźć prawdziwej. I tu o to chodzi. I będzie też oczywiście grupa tych bezbożnych, niezależnie od tego, czy się przyznają do Boga, czy nie. Oni z kolei będą, tak jak to opisy niedawno właśnie były, oni będą się próbowali chować. Góry, pagórki, przykryjcie nas, bo któż się może ostać, gdyż nastał ów dzień gniewu. Proszę zobaczyć, to samo wydarzenie przez jednych traktowane jest jako dzień gniewu, chowajmy się w schrony, w jaskinie, pod górami, prawda, bo tylko tam to można przetrwać. Aczkolwiek i tego nie przetrwa, jak podczas prawdziwego przyjścia nie przetrwają tam. A druga grupa, ta, która czeka na to wydarzenie jak na zbawienie, jak na wybawienie. To jest bardzo, bardzo interesujące. Za chwileczkę przejdziemy do pytań internautów, bo parę się pojawiło. Ciekawych bardzo. Natomiast jeszcze zapytam króciuteńko. Wynika z tego, że koniec świata nie będzie w ogóle końcem świata, prawda? My mamy często takie pojęcie, mówię o ludziach wierzących, o chrześcijanach, że po tym zmartwychwstaniu, tak, po tym wszystkim, już po tej zagładzie, będziemy latającymi duszkami w niebie. Mniej więcej tak to gdzieś pokutuje w takiej tradycji ludowej jeszcze. Jaka będzie rzeczywistość? Tak, i nawet gdzie? Tak, chciałem się tylko odnieść do tego. Chmurka i harfa, faktycznie, prawda? W związku z tym nawet wielu mówi, to w tym niebie będzie tak nudno, że ja nawet nie chcę do niego iść, prawda? To są wszystko przejaskrawienia, które mają doprowadzić albo przestraszyć, prawda, katastroficznymi wizjami, albo z kolei zamudzić nas, tak? Czyli gdzie ludzie, którzy zmartwychwstaną, bo o tym mówią proroctwa biblijne przecież, będą żyć? Tutaj, i czy to będzie koniec rzeczywisty, koniec świata? Tutaj apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie, żebyśmy się nie lękali co do tych, którzy zasnęli. I nawet wyjaśnia, co się ma z nimi stać, prawda? Że oto nadany znak, powróci Chrystus i wtedy właśnie, wtedy dojdzie do zmartwychwstania. Ci, którzy dożyją tego przyjścia i będą sprawiedliwi, prawda, wierzący w Niego, tak jak opisałem, oni będą przemienieni, ich ciała śmiertelne dziś będą przemienione w postać podobną do Jego uwielbionego ciała i razem z tymi zmartwychwzbudzonymi, sprawiedliwymi będą porwani w powietrze, w obłokach na spotkanie Pana i tak zawsze z Nim będziemy, mówi apostoł Paweł. No ale gdzie? Na obłokach, w nieokreślonej przestrzeni?
Nie, tutaj apostoł Jan z kolei w 14 rozdziale Ewangelii Jana mówi, co do tego przyjścia, nie lękajcie się, nie bójcie się, tylko wierzcie, a ja odchodzę do domu Ojca, mówi Jezus, tam jest wiele mieszkań, przygotuję je dla was. To powinna być szczególnie to proroctwo dla wielu Polaków, którzy nie mają do tej pory własnego mieszkania, szczególnie atrakcyjne. Tam jest wiele mieszkań, idę przygotować wam miejsce. Jak przygotuję miejsce, wrócę znów i wezmę was do siebie, byście i ja, gdzie ja jestem i wy byli. Innymi słowy, Pan Jezus, jak już na tych obłokach się z nim spotkamy, tu w atmosferze okołoziemskiej, prawda, to nie zostaniemy w tej atmosferze na wieki, na chmurkach. On nas weźmie ze sobą w jakąś podróż międzygalaktyczną, prawda, już nie wiem gdzie, do jakiej galaktyki, ale gdzieś tam Pismo Święte nazywa do trzeciego nieba, do miejsca przebywania Boga. Tam, gdzie są te Jego mieszkania, tam spędzimy według proroctw Księgi Apokalipsy z Nim 1000 lat, a po tym tysiącleciu czytamy, Nowa Jerozolima zstąpi na ziemię. Dojdzie już do absolutnego oczyszczenia ziemi ze wszelkiego zła. I właściwie wróci ten raj, od którego się zaczęło. Ludzie zaczną na nowo zapełniać ziemię, czynić ją sobie poddaną, wróci pierwotna harmonia. I to będą realni ludzie, realna ziemia, realne zajęcia. Można o tym czytać w 65 rozdziale Księgi Izajasza, w 66 rozdziale Izajasza, w 35 rozdziale Izajasza. A wszystko można jakby podsumować takim stwierdzeniem z Księgi Apokalipsy. Zacytuję je dosłownie, bo jest tak piękne, że nie chcę uronić ani jednego fragmentu. Gdzie czytamy w 21 rozdziale, wersecie 4, i otrze wszelką łzę z oczu ich, a może nawet chwilkę wcześniej, pierwszy werset. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, morza już nie ma. I dalej czytam, oto przybytek Boga między ludźmi, będzie mieszkał z nimi, oni będą Jego ludem, sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie i smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Pierwsze rzeczy przeminęły. To jest takie powtórzone proroctwo z 35 rozdziału Księgi Izajasza. Żeby się taką rzeczywistością cieszyć, to oczywiście trzeba w swoim życiu, myślę, coś najpierw pozałatwiać, tak? Gdzieś, jak sobie myślę, tego kogoś poznać troszeczkę, no bo jak kogoś nie znamy, to się go tak zazwyczaj i boimy, i mamy jakiś nieprawdziwy obraz, więc pewnie tutaj jakaś tajemnica też leży, czy bać się, czy nie bać się końca świata. Chciałam zapytać, bo ciekawe pytanie przyszło, czy każdy może zrozumieć proroctwa biblijne? Czy zwykły szary człowiek ma szansę je przeczytać i zrozumieć? Czy są potrzebne jakieś książki lub ludzie je tłumaczący? Uważam, że każdy człowiek może zrozumieć. To znaczy, różne książki, komentarze mogą być przydatne, ale Biblia jest komentarzem sama dla siebie. Wspomniany już drugi rozdział Księgi Daniela. Bo gdyby był tylko ten posąg, to byśmy mogli zacząć kombinować, a co to znaczy, a ten posąg na glinianych nogach, różne koncepcje. Jeżeli Bóg nawet używa symbolu, to równocześnie tłumaczy, co ten symbol oznacza. Na przykład tam powstały, wspomniane są szczególnie w 7 rozdziale Księgi Daniela, tam są wspomniane zwierzęta drapieżne, są niektóre przekłady oddają to jako bestie. Ale od razu jest powiedziane, że czwarte zwierzę to oznacza czwarte królestwo. A więc jest tak jak ludzie o królestwach, każde państwo próbuje znaleźć jakieś zwierzę, ptaka i tak dalej, które byłoby symbolem danego państwa, narodu. Na przykład my jako Polacy obraliśmy sobie białego orła na czerwonym polu. Jest to dobry nasz symbol, orzeł wysoko lada, czasem nisko siada. Tak wygląda nasza historia. Ale Bóg powiedział, teraz ja dobiorę symbole odpowiednie, które by oddawały charakter danego państwa. I dlatego lew był, ale to lew to był za słaby symbol, więc dodano mu skrzydła. Tam w pewnym momencie był niedźwiedź, ale jakiś taki krzywy jedną stroną.
To jest obraz tego, że najpierw Medowie, a później Persowie zaczęli. Jest wspomniany Lampart. No, jest powiedziane, cztery głowy ma, co to za dziwny potwór. No, wspominaliśmy, można tylko dodać, że jest to zapowiedź, że Imperium Aleksandra Wielkiego rozpadnie się na cztery części. Wystarczy jakikolwiek podręcznik historyczny wziąć, że Imperium Aleksandra Wielkiego rozpadło się na cztery części, czterech generałów: Kassander, Lizymachus, Seleukos, Ptolemeusz. Czyli warto jeszcze jedno podkreślić, że Biblia przede wszystkim jest komentarzem sama dla siebie, na zasadzie tego powtórzenia, o którym już redaktor Andrzej wspomniał. Kilka razy powtórzone. A jeżeli w jakimś miejscu jest tylko symbol, który możemy nie rozumieć, możemy analogiczny obraz przeczytać czy odnaleźć w Biblii, który tłumaczy, co ten symbol znaczy. Także uważam, że Biblia w tym sensie jako prawda o zbawieniu jest zrozumiała. Biblia ma to do siebie, że generalnie jest bardzo prosta i potrafi każdy zrozumieć. A jak chce mędrzec zgłębiać pewne szczegóły, ma niesamowite pole do popisu i do komentowania i tak dalej. Biblia jako taka jest księgą zrozumiałą, no bo jaki byłby sens, jakby Bóg chciał objawić swoją wolę, plan zbawienia, a zakamuflował to albo tak w tajemniczy, dziwny sposób. Jeżeli nawet używa symbolu jakiegoś języka przenośnego, to równocześnie razu wyjaśnia, co ten dany symbol oznacza, żeby nie było wątpliwości. Klucz trzeba po prostu znaleźć, tak. A wnikliwy czytelnik powinien ten klucz. Jeszcze znaleźć. Może jedno króciutkie zdanie. Po co my używamy pewnych porównań? Żeby utrudnić zrozumienia, żeby wyjaśnić. To nawet dzieciom mówimy coś takiego, żeby trudniejsze rzeczy. Wiesz, to jest tak jakby i pokazujemy jakiś obraz. Więc takim językiem Bóg też przemawia, po to, aby ta księga była zrozumiała. Proszę bardzo, jeszcze Andrzej. Chciałem uzupełnić tę wypowiedź. Też apostoł Paweł wspomina o Tymoteuszu, o którym mówi: ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jeżeli Tymoteusz nawet znał od dzieciństwa Pisma Święte, znaczy, że można je poznać. Oczywiście zapewne tak jak my uczymy dzieci czytać, pisać i różnych tam, prawda, działań w matematyce, tak, nie uczymy od razu tych najtrudniejszych rzeczy. Zaczynamy od najprostszych, ale już dzieci mogą poznawać coś, co później w trakcie poznawania może się nawet okazać bardzo skomplikowaną nauką. Więc podobnie jest z Pismem Świętym. Nawet dzieci mogą zrozumieć. Są rzeczy, które już dziecko potrafi zrozumieć, a jak będzie dorastało i ono zrozumie rzeczy wymagające głębszego studium. Ja myślę, że nie potrzebuję mikrofonu, ja oszczędzałem moją baterię. Ja może powiem troszeczkę z innej strony. Myślę, że proroctwa wcale nie są aż takie łatwe, żeby je zrozumieć, bo gdyby faktycznie tak było, to no po co czytać książki, można od każdego odesłać sobie, otwórz, przeczytaj. Każdy człowiek, który otwiera Biblię, mógłby powiedzieć, no to proste, to zrozumieliśmy, a jednak jako ludzkość, badacze, teologowie, cały czas ludzie gdzieś tam szukają, próbują wniknąć w te tajemnice, odkryć znaczenie tych symboli. Jest to pewnego rodzaju spadek całej ludzkości, to co mamy dzisiaj, my mówiąc o tych wspaniałych proroctwach, o Unii Europejskiej, o Ameryce, no mówimy, no to dla nas takie dzisiaj proste, ale jednak ja czytając Biblię po raz pierwszy, kiedy ją wziąłem w ręce, ja zacząłem od księgi Apokalipsy, bo mnie ciekawiło to, co będzie na końcu. No ja przyznam się szczerze, ja może taki w tamtym czasie zielony byłem i zupełnie nie rozumiałem. No ciekawe było, naprawdę niezwykłe, ale nie rozumiałem. Dzisiaj po wielu latach badania powiem, rozumiem to, ale mimo wszystko mam wielką pokorę do proroctw. Ja bym tutaj odniósł się do jednego fragmentu, napisał to apostoł Piotr. Mówi, że wszelkie proroctwo przychodzi od Boga i nie może być w dowolny sposób przez człowieka wyjaśnione. Bo to Bóg dał to proroctwo i to Bóg może dać klucz do rozwiązania go. A więc Duch Święty, który natchnął autorów w różnych wiekach, że to stanowi taką spójność, uzupełnia się wzajemnie.
No, widać w tym niezwykłą inspirację. Poza tym, gdyby wszystko było takie oczywiste i proste, no to to ludzka księga. To ludzie piszą takie książki, że to wziąć i wszystko zrozumieć. A jeżeli mówimy, to jest księga od Boga, no to nie dziwmy się, że tam są pewne trudne, niezrozumiałe nawet sprawy. I jeszcze jedna myśl. Po co Bóg dał nam te proroctwa? My jako ludzie interesujemy się przyszłością. Chcielibyśmy wiedzieć, w co zainwestować, gdzie wybudować dom, gdzie będzie bezpiecznie. Przyszłość nas interesuje. Nawet sprawdzanie pogody i takie sprawy. No. Chcemy wiedzieć, co będzie jutro, a tym bardziej, co będzie za 10 i za 100 lat. Ale Pan Bóg nie dał proroctw po to, żeby zaspokoić naszą ciekawość, ale po to, żeby powiedzieć, kto tu jest Bogiem. Marku, proszę mi nie zabierać clou podsumowania całego programu, bo ja do tego wniosku chcę na sam koniec dojść. Dobrze. Ale oczywiście myślę, że no wiemy, no to cieszę się, że nadajemy na podobne falach. Tak, i to rozumiemy. Ja tylko jedną rzecz, taki konkretny przykład. Jeden z badaczy, proroc, czy w ogóle Biblii, co zrobił? Odrzucił wszystkie komentarze. Ja nie proponuję, żeby je odrzucić. Ale przede wszystkim, co on zrobił? Wziął Biblię i konkordancję. Jeżeli przeczytał jakiś fragment, to następnie w konkordancji szukał, gdzie w innym miejscu jest to, ten sam symbol czy ten sam zwrot, a przy okazji jest wyjaśnione, co on znaczy. Bo trudno, jeżeli Biblia używa tyle symboliki, tyle różnych odniesień, żeby za każdym razem wszystko tłumaczyć. I dlatego warto pamiętać, że Biblia jest komentarzem sama dla siebie. Mnie się nasuwa taki wniosek. Co to jest konkordancja, bo może niektórzy widzowie nie wiedzą. To jest zbiór wszystkich wyrazów, które pojawiają się w Biblii, a następnie mamy odniesienie, gdzie te słowa możemy znaleźć. Więc kiedy zastanawiamy się, co to znaczy woda, w proroctwie biblijnym zwierzęta wyszły z wody, no to otwieramy. Wiadomo, że będzie wiele fragmentów, gdzie po prostu o zwykłej wodzie jest mowa. Ale w pewnym miejscu znajdziemy wyjaśnienie w Księdze Objawienia, co to znaczą wody. I w ten sam sposób. 17 rozdział, 15 wiersz. No więc to jest to, o czym mówiłam, tak? Że Biblia ma klucze niezbędne do zrozumienia proroctw symbolicznych, ale te klucze są zawarte w niej. I taki poszukiwacz dogłębny to je znajdzie. Powierzchownemu może się nie udać. I to jest też ciekawe, bo jak Bóg mówi do człowieka, to też mówi: szukajcie mnie całym swoim sercem. A więc jest tutaj pewna zasada, że takie powierzchowne, taki słomiany ogień, słomiany zapał, tak jakieś powierzchowne lub sensacyjne, tak, szukanie Boga lub rozumienie proroctw, po prostu jest powiedziane, że nie wyjdzie, nic z tego nie będzie. Ale ten, który na poważnie, konsekwentnie i głęboko tego szuka, to oczywiście to zrozumie. Ja bym podzieliła te biblijne proroctwa na takie dwie warstwy. Są takie, które rzeczywiście każdy może zrozumieć. No, mowa jest chatologiczna, prawda, Chrystusa. No, wprost jest mówiona, tam nie jest to ukrywane w jakiś sposób, ale jest to prorokowanie, co się będzie działo. No i są te proroctwa głębsze, do których trzeba troszkę jednak wysiłku, takie jak Apokalipsa czy Daniel, prawda? No i tutaj się troszeczkę już schody zaczynają, co nie znaczy, że jest to niemożliwe oczywiście, prawda, żeby to zrozumieć. Ale skoro jesteśmy przy tych symbolach, to kolejne pytanie. Wokół czego będzie rozgrywał się ten ostateczny konflikt? Mamy tam pieczętowanie, znamie, zakaz kupowania, sprzedawania. Ten konflikt ostateczny, który będzie się toczył na tej ziemi przed przyjściem Chrystusa, jest mowa o prześladowaniach, tak? Czego będzie dotyczył? Przede wszystkim on będzie dotyczył naszej relacji z Bogiem. Dlatego jest podkreślone, że będą dwie grupy ludzi. Ci, którzy bezwzględnie zaufają Bogu i będą posłuszni Bogu, od tych, którzy no, nie zaufają Bogu, jakiejś własnej filozofii i tak dalej. Dlatego w Księdze Apokalipsy nawet wspomniany jest Armagedon, niektórzy mówią trzecia wojna światowa, inne rzeczy. Nie, to jest powiedziane jakby odniesienie do Starego Testamentu, jak w pewnym momencie, kiedy lud Boży ulegał jakimś tam bałwochwalczym tendencjom, że zwołał na górach koło miasta Megiddo i zapytał, jak długo chcecie tak kuleć? Jeżeli Pan jest Bogiem, to idźcie za Nim. Jeżeli Baal jest Bogiem, to idźcie za Nim. Czyli była to jakaś rozstrzygająca chwila.
I dlatego w czasie końca to wszystko będzie rozstrzygało się wokół tych prawd, które zawarte są w Piśmie Świętym, wokół Boga, posłuszeństwa Bogu, uznania Go jako Stwórcy, jako Zbawcy, w przeciwieństwie do tych, którzy będą inny pogląd reprezentowali. Jest napisane, że błogosławieni ci, też w kontekście czasów ostatecznych, którzy strzegą przykazań. To jest ciekawe. Proszę. Właśnie do tego chciałem nawiązać, że każda ta wewnętrzna relacja, jaką się ma do Boga, prawda, można mieć jak najlepsze myśli o Bogu wewnątrz, w sobie, w myślach, ale ona musi przybrać jakiś zewnętrzny wyraz, prawda? I tym zewnętrznym wyrazem tej właściwej relacji jest przestrzeganie Bożych przykazań. Na tym bowiem polega miłość do Boga, że się przestrzega przykazań Jego, uczy nas apostoł Jan w swoim pierwszym liście, a potem w Apokalipsie, opisując te ostateczne wydarzenia, mówi, te poprzedzające opis żniwa i winobrania, żniwa ziemi, prawda, mówi, tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Mówi o tym w kontekście pewnych prześladowań, którym święci w ostatnich czasach będą poddani. No bo jak powiedziałem już w moim wcześniejszym wystąpieniu, święci generalnie przez całą historię za ten swój stosunek do Boga byli przez większość prześladowani. W ten czy w inny sposób. Takie rzeczy proroków spotykały przecież. Bardzo ostre prześladowania za to, że byli posłuszni Bogu, prawda? Za to, że głosili to, co Bóg kazał im głosić. Dzisiaj ja nawet z pewnym takim, no nie powiem, że przerażeniem, prawda? Ale z taką lekką nutą niepokoju słuchałem w kontekście 21 grudnia, prawda? Że gdzieniegdzie już doszło do takiego szału na tle tego dnia, że nawet władze postanowiły nawet ograniczać mówienie o końcu świata. Prawda? Takie przypadki miały miejsce w Rosji. Jak słuchałem wypowiedzi ludzi, których pytano, to padały takie stwierdzenia, a nawet takie apele do władz. Takich rzeczy trzeba zakazać. Więc wyobrażam sobie, co będzie, jak w przyszłości prawdziwi chrześcijanie będą chcieli mówić prawdę o prawdziwym przyjściu Chrystusa, prawdziwym końcu świata, które będzie tylko oczywiście przejściem do lepszego świata, tak? Spotkają się z prześladowaniami autentycznymi. I tu właśnie jest napisane, tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Ponieważ dziś większość kościołów chrześcijańskich tak na dobrą sprawę nie obraża się na 10 przykazań. Ale gdy wejdziemy w szczegóły, to okaże się, że wszystko rozbija się o jedno przykazanie. O przykazanie o sobocie. To będzie jak papierek lakmusowy tego, czy się przestrzega tak naprawdę przykazań, czy też nie. Ktoś powie, kwestia dnia? Drodzy Państwo, ci z was, którzy pamiętają czasy komunistyczne, ale raczej przełom, gdy już one odchodziły, a zaczynały się nowe. Wystarczyło, jaka jest różnica między 1 a 3 maja? Niby żadna. Ale jak ktoś poszedł na pochód 1 maja, a ktoś inny 3 maja, to już nie trzeba nam było więcej mówić, kto co sobą reprezentuje. Nie trzeba było więcej. Dla laika to nie ma żadnej różnicy. 1-3 maja, ten wolny, tamten wolny. Długi weekend. Tak, długi weekend. Jedziemy, prawda? Gwoli tylko wytłumaczenia. Mówimy o sobocie, nie każdy może być zorientowany. Tak, że jest ona w 4 przykazaniu. Tak. Odsyłamy dekalogu. Do dekalogu biblijnego, do 2 księgi Mojżeszowej, rozdział 20. Tam można przeczytać, jak od wygląda 8 do 11 biblijny wersetu. Dekalog. Tak, i tam oczywiście świętym dniem jest szabat, szabas czy sabat. Po prostu biblijna sobota, 7 dzień tygodnia. I to będzie papierek lakmusowy posłuszeństwa. Czy wierzymy Bogu, czy wierzymy ludziom, którzy to przykazanie wieki później zmienili. No, warto przy okazji jeszcze wspomnieć drugie przykazanie, które zupełnie z dekalogu zostało wyrzucone,
które mówi, nie czyń sobie obrazu ani rzeźby tego, co na niebie, na ziemi, pod ziemią, abyś się tym ukłaniał. Czyli tu nie jest zakaz tworzenia rzeźb, obrazów, ale zakaz kultu obrazów, rzeźb i tak dalej. I obok soboty czy sabatu również i to przykazanie jest bardzo istotne, które zostało wyrzucone z dekalogu i no dlatego, że kult obrazów został wprowadzony. Może tutaj jeszcze dopowiem, bo to jest bardzo cały ciekawy temat z przykazaniami. Idąc dalej, jak jedno wyrzucono, no to dziesiąte podzielono na pół. Tak, ale przykazania do dzisiaj mają swoje niezwykłe znaczenie. Niektórzy się zastanawiają, zostały zmienione. Nie. Bóg napisał je swoim palcem na kamiennych tablicach. I co ciekawe, bo mówimy dzisiaj o proroctwach szczególnie, właśnie w Księdze Daniela też zostało zapowiedziane, że ktoś pokusi się o zmianę przykazań. No i faktycznie kolejne proroctwo, które w niezwykle precyzyjny sposób się wypełniło. Dzisiaj większość ludzi zna ten katechizmowy dekalog, a ten biblijny, który jest w kilku kwestiach, a jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, jest inny. Tam nawet jest taki szczegół, że zmiany będą dotyczyły nawet czasu, tak? Przykazania, które dotyczy czasu, więc w zasadzie naprawdę mamy w tej Biblii, w tych proroctwach bardzo szczegółowe informacje. Kolejne pytanie, nieco inne. W różnych przepowiedniach dotyczących końca świata uwaga kierowana jest na kraje islamskie. Inne wskazują na kraje Dalekiego Wschodu. Czy Biblia w jakiś sposób odnosi się do tych krajów? Jeśli nie, to dlaczego? W czasie końca Biblia wskazuje na, albo ma charakter globalny, bez jakiegoś odniesienia do takiego narodu. Jest cytowany, to już był wiersz, że będzie kazana ta Ewangelia po całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Nie jest tu odniesienie do jakiejś cywilizacji. Ja tylko mogę powiedzieć, jako chrześcijanin, no, że cenię również wysoko islam. Z wielu powodów. Kiedyś byłem na Bliskim Wschodzie i ktoś do mnie się zwrócił, to już tak troszeczkę popularniej mówię, bo może niektórzy są zmęczeni, że jestem chrześcijanin. O, chrześcijaninem jesteś. To znaczy, masz kult obrazów, to znaczy niemoralne życie prowadzisz, to znaczy nieczystych pokarmy spożywasz. Ja mówię, ale o czym ty mówisz do mnie? Ja prowadzę moralne życie, ja nie mam żadnych obrazów i wizerunków, ja jestem abstynentem, ja czyste, nieczyste pokarmy, tak jak to jest zapisane w Piśmie Świętym, stosuję. A muzułmanin do mnie powiedział, słuchaj, to ty nie jesteś chrześcijaninem. To jesteś mój brat i uściskał mnie. Także w wielu religiach są ziarna prawdy i nawet w wspomnianym islamie jest wiele takich dobrych rzeczy, których powinniśmy się uczyć. Co więcej, w islamie, no w tym w tym kierunku sunnickim, ale szintoizm, tam jest powiedziane, że jedyny prorok, który powróci, to jest Isu, to znaczy Jezus. Co prawda nie uznają go jako Boga, ale przynajmniej sama idea jego powrotu. Dlatego też Bóg ma swoich szczerych ludzi w każdej religii i tych chce wywołać do siebie, do jakiegoś no, globalnego kościoła, który te podstawowe zasady Pisma Świętego będzie wyżywał. Ja bym jeszcze dorzucił takie moje spojrzenie na islam. Nieraz zastanawiając się nad naszą rzeczywistością, w której żyjemy, wydaje nam się, że to jest najważniejszy punkt w historii całego świata. Ja może nie pamiętam czasów zimnej wojny, to tylko z jakiejś tam historii, ale ludzie się wtedy zastanawiali, no jak to Biblia tutaj o Ameryce mówi, a gdzie mówi o Związku Radzieckim? Przecież taka potęga. I nie ma. Chwila czasu i nie ma tej wielkiej potęgi. Inne momenty historii. Hitler, który podbija całą Europę, już gdzieś tam prawie pod Moskwę dociera. No, niezwykłe zwycięstwo, takie szybkie. Gdzie Biblia o tym mówi?
Ludzie mówią, o, Biblia może wtedy w niektórych oczach straciła na autorytecie, ale znowu minęło kilka lat i wszyscy musieli powiedzieć, a jednak Biblia miała rację. I znowu teraz mamy ten konflikt pomiędzy światem Zachodu a światem arabskim. Biblia mówi, to Ameryka będzie tym mocarstwem o niestety niezbyt dobrym charakterze, jak to już mogliśmy dzisiaj usłyszeć, a te kraje arabskie nie są wspomniane i ta cała potęga nie jest wspomniana w Biblii, w proroctwach biblijnych. I jak widzimy, znowu minął kolejny rok, możemy gdzieś tam patrząc wstecz podsumowywać go, wiosna ludów w krajach arabskich, kolejne imperia padają, kolejne miejsca, gdzie Ameryka razem ze swoją kulturą i cywilizacją nie miała wstępu, są zdobywane. Co przyniesie kolejny rok? My możemy patrzeć na Biblię i powiedzieć, ona zawsze miała rację. Może tylko warto powiedzieć, że w zasadzie islam jest w Biblii wspomniany, prawda, bo w Księdze Apokalipsy, tylko tak. Nie w kontekście końca świata, a o tym rozmawiamy i o to pada pytanie. A to tylko właśnie mówi o tym, że te kultury, te kraje, te regiony nie odegrają jakiegoś kluczowego znaczenia, bo przecież świat będzie na końcu globalną wioską, a policjantem tego świata, jak mówią biblijne proroctwa, będą Stany Zjednoczone, prawda? Więc stąd Biblia nie zajmuje się innymi mocarstwami. Pytanie też ciekawe, aczkolwiek po części już sobie na nie, myślę, odpowiedzieliśmy. Dlaczego Księga Daniela uznawana jest za proroczą, czy też zapowiadającą to, co ma przyjść, skoro Żydzi wcale tak tej księgi nie interpretują? Już trochę dotknęliśmy tego tematu. Tak, nie interpretują, zresztą umieścili ją w zbiorze pism. No Mikrofon. W części pism, no chociażby częściowo już odpowiedzieliśmy, dlatego że Księga Daniela przede wszystkim ma charakter chrystocentryczny. Więc gdyby przyjąć Księgę Daniela tak w pełni, jako całość, no to przede wszystkim mogliby tam zobaczyć Chrystusa jako Mesjasza, a to nie bardzo temu narodowi odpowiada. Oni jeszcze oczekują na przyjście Mesjasza, ale takiego, jaki jest w ich wyobrażeniach. A Księga Daniela przedstawia to nieco inaczej. Proszę bardzo. Księga Daniela daje odpowiedź również pewną na to pytanie, mianowicie w 12 rozdziale i 4 wersecie tej księgi. Do samego Daniela Bóg powiedział i ten werset ujawnia, że Daniel sam nie rozumiał tego, co napisał, a przynajmniej nie rozumiał wszystkiego, co napisał. I jest powiedziane, ty Danielu zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Więc jest tu zapowiedź, że generalnie poznanie Księgi Daniela, jej proroctw stanie się bardziej powszechne dopiero w czasach ostatecznych. I tak naprawdę nawet gdyby analizować historycznie ilość publikacji dotyczących Księgi Daniela, teologicznych publikacji, rozważań dotyczących jej przesłania, to tak naprawdę dopiero można mówić od XIX wieku nastąpił wysiew, prawda, tutaj rozważań opartych na tej księdze. A wcześniej niemal nic. To też ciekawe, kiedy apostoł Piotr mówi, tak, że proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, ale też i wykład proroctwa nie jest dowolny. Jak wynika z historii, on też z woli Boga jest w odpowiednim czasie. To jest też ciekawe, prawda, że kiedy proroctwo nie jest istotne i potrzebne, jest niezrozumiałe. Wtedy, kiedy dopiero przychodzą te czasy, że ono jest istotne, wtedy ludzie zaczynają to proroctwo usilnie badać i to zrozumienie daje Bóg, jak pisze apostoł Piotr, prawda? Jeszcze jedno pytanie mamy, tym razem o cywilizację Majów. Skąd ta rozległa wiedza u Majów? Tak jak tutaj też doczytałem, chodzi o astronomię. Astronomiczna wiedza. Jak to możliwe, że oni tak doskonale znali wszechświat, skoro nie mieli naszych współczesnych teleskopów, Hubble'a i innych, prawda? I tutaj oczywiście nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć precyzyjnie, ponieważ wiele z dokumentów, które zostały odnalezione, zostały zniszczone, więc nasza wiedza jest szczątkowa, ale na podstawie naszej znajomości kultur dawnych, starożytnych i przede wszystkim ja tutaj bym się znowu Biblią podpierał, bo jak się okazało, wiele książek trafiało gdzieś do lamusa, okazało się, że już są nieaktualne,
a Biblia, mimo że krytykowana w ogniu wciąż, a jednak okazuje się księgą, której można wierzyć. Biblia mówi o potopie. Ludzie, którzy żyli przed potopem, Biblia mówi o nich, że była to cywilizacja niezwykle rozwinięta. Ludzie żyli bardzo długo. A nawet gigantów. Ludzkich i zwierzęcych. I w tym, tak, to jest to, co od czasu do czasu odnajdujemy, prawda? To jest cmentarzysko tamtej cywilizacji. I ludzie, którzy weszli do Arki, Noe, jego rodzina, tak jak mówi Biblia. I znowu, wielu będzie naukowców, którzy powiedzą, Biblia to bajki, a potop to pierwsza z nich, ale dzisiaj mamy coraz więcej naukowców, którzy są bardzo tacy autentyczni, nie boją się krytyki, są szczerzy i są gotowi przyznać, że Biblia i potop to jednak wydarzenia historyczne, to też te historie. A więc ludzie według Biblii weszli do Arki, Noe wraz ze swoją rodziną, synami, to byli ludzie bardzo mądrzy, rozwinięci, którzy wnieśli do tej Arki cywilizację, mądrość tamtych ludów. Dość powiedzieć, że przed potopem według sprawozdań biblijnych żyli po 800, po 900 lat. Tak, prawda? Tak. Ja nie powiedziałem tego precyzyjnie, a jeżeli my żyjąc tych 10 lat, niektórzy gdzieś tam tyle tej wiedzy nabywają, to cóż, gdyby ludzie żyli właśnie tych kilkaset lat, żyli we wspaniałym otoczeniu, mając bardzo dobre jedzenie i wiele innych korzystnych czynników, rozwijali się, nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak bardzo, ale Noe z synami, rodzina wchodzą do Arki. Wiele takich historii, które krążą jako legendy, pojawiają się w różnych miejscach, że przychodzili ludzie, którzy uczyli. My czytamy z Biblii, że jeszcze kilkaset lat po potopie żyli potomkowie Noego. Sam Noe po potopie żył jeszcze przez kilkaset lat. A ojciec Noego mógł znać Adama. Tak jest. A sam Noe gdzieś bardzo blisko z Abrahamem w tych samych czasach żyli. Dodajmy tylko, że opieramy się oczywiście na chronologii biblijnej, tak, bo mamy do niej zaufanie, ponieważ niektórych może zdziwić, mogą zdziwić te dane, o których w tej chwili mówimy, ale to są dosłowne biblijne dane. Mało tego, naukowcy mówią o erze, kiedy przyszło zlodowacenie. Po potopie, kiedy nasza atmosfera się mocno zmieniła, promienie słoneczne nie docierały w takiej intensywności jak wcześniej i nawet jak dzisiaj, ponieważ wiele pyłów wulkanicznych znalazło się w atmosferze i to był czas zlodowacenia, kiedy wiele gatunków, również zwierząt, wyginęło. Niektórzy wskazują, że właśnie wtedy wyginęły dinozaury. I wtedy ludzie swobodnie mogli przemieszczać się nawet pomiędzy kontynentami i kto wie, właśnie w tych kulturach ludów Ameryki Południowej pojawiają się takie legendy i historie, że przychodzili ludzie w białych szatach, którzy uczyli. I to właśnie ta wiedza o kosmosie, astronomii od tych niezwykłych mężów, którzy przekazywali informacje. Czy to byli synowie Noego, czy gdzieś bliscy ich potomkowie, którzy znali jeszcze te wszystkie odkrycia, wiedzę przedpotopową. Właśnie. Piramidy, tam też jest sporo naprawdę niezwykłych informacji ukrytych, a to nam mówi, że cywilizacja, która żyła przed nami, wcale nie była prymitywna. To nie jakiś tam kamień, patyk i będziemy walczyć, żeby jakoś przetrwać, będziemy polować na jakąś prostą zwierzynę. To byli ludzie bardzo, bardzo mądrzy, a to są tylko świadectwa i takie odblaski tych cywilizacji. Wracając właśnie do proroctw i do Noego, o którym przed chwilą wspomniałeś, to tak mi się teraz nasunęło, że to, co robił Noe, a budował 120 lat Arkę, to też było jedno wielkie proroctwo dla ówczesnego świata. Mieli zapowiedziane, co się stanie, ale oczywiście tego nie przyjęli, a stało się dokładnie to, co zostało zapowiedziane. Można jeszcze pokusić się o taki wątek w próbie oceny, skąd ta wiedza, bo tutaj też mamy w komentarzach internautów, że może też tak być, że część wiedzy jakiejś wyjątkowej może pochodzić z źródeł niedobrych. Jest to też możliwe, Biblia też o tym mówi, prawda? Że należy szczególnie uważać na te źródła ezoteryczne czy okultystyczne. Przed nimi Bóg w Biblii tak samo bardzo ostrzega. Wydaje się, że na razie przynajmniej wyczerpaliśmy tutaj... Może z sali.
co ciekawsze pytania, prawda, wybrane przez nas. Czy nasza publiczność ma jakieś pytania? Ktoś chciałby o coś szczególnego zapytać naszych gości, związanego z proroctwami? Czy publiczność woli posłuchać? Na razie publiczność chyba jest już nakarmiona, myślę. O, jest, to jest jeden. Bardzo prosimy. Nie wiem jeszcze, jaka reakcja była świata na to, że nic się nie wydarzyło, bo minął ten dzień. Osobiście nie wiem jeszcze, jak to w różnych miejscach na świecie, jak ludzie reagowali. Pytanie jest o reakcję świata po tym, kiedy się nic wczoraj nie wydarzyło. Może nawiążę do pewnej daty, która została swego czasu wyznaczona na rok tysięczny. 999 rok zbliżał się do końca, tak, i ludzie mówili, to tysięczny rok nadchodzi, to musi się coś wydarzyć. Wtedy był bardzo Nostradamus popularny i też nic z tego nie wyszło. Mhm. No jeszcze wtedy Nostradamusa nie było, nie przed 2000, a... Aha, ja tak, 1999. Tak, to mówię rok 999. Ludzie ściągnęli do świętego miasta Rzymu, no bo gdzie będzie bezpieczniej, jak nie właśnie tam. No i spodziewali się, że coś się stanie z nastaniem północy, ale okazało się, że nic się nie stało. No i wtedy ludzie zaczęli świętować, cieszyć się, że ten świat się nie skończył, bo mimo iż tak się bali i trochę tam jakieś skruchy i pokuty było, to jednak tak naprawdę to ucieszyli się, że ten świat cały czas istnieje. Wtedy papieżem był Sylwester II i od tamtej pory jest taka historia, która mówi, że właśnie ludzie co roku świętują właśnie Sylwestra. Cieszą się, że kolejny rok nadchodzi, że znowu nic się nie stało, znowu tutaj jesteśmy, żyjemy, więc bawmy się. Ja chciałbym w związku z tym tysięcznym rokiem nawiązać trochę do historii Polski. Dlatego, że w roku tysięcznym spodziewano się końca świata. I przybycie Otona III do Gniezna i zjazd gnieźnieński, tam było kilka celów, między innymi zjednoczenie Europy na drodze takiej pokojowej, ale między innymi cesarz, szczególnie Oton III i może jeszcze inni władcy, w związku z tysięcznym rokiem i ewentualnym końcem świata, no, pomodlić się w tak świętym miejscu, gdzie znajdowały się zwłoki świętego Wojciecha. Co prawda wcześniej tam zostały wykradzione podobno, ale to już te szczegóły nie będziemy się wdawać. No także to ludzie bardzo często nie wiedzą, jaka geneza była naprawdę zjazdu gnieźnieńskiego. Było kilka celów, a między innymi, żeby w tym przełomowym momencie no, pomodlić się w miejscu, gdzie znajdowały się zwłoki świętego Wojciecha. A ja przede wszystkim jeszcze jedno myślę. Po co te wszystkie przepowiednie, takie te sensacyjne tam tysięczny rok, 1260, znaczy rok, nie okres, czy 2000, chociaż 2000 od narodzenia Chrystusa na pewno to nie był. Dlaczego to się dzieje? Komuś zależy na tym. Ja tutaj już w takich trochę kuluarach mówiłem na ten temat, że to przypomina mi pewną historię czy historyjkę, jak to był pasterz z owcami gdzieś tam w górach. No i dla sensacji co pewien czas albo kilka razy wołał wilki, wilki. Ludzie biegli z drągami, widłami, no bo wilki napadły na stado owiec. On się wyśmiał. To nic takiego, to daliście się oszukać, czy jeszcze inaczej tłumaczył. Drugi raz to zrobił. Podobna reakcja mieszkańców była. Za trzecim razem naprawdę wilki przyszły. Już nikt nie reagował. I boję się, że takie sensacyjne rzeczy, pozabiblijne rzeczy, mają przez kogoś, kogo nazywamy sprawcą złego, zdyskredytować te ostatnie wydarzenia Ziemi i to, co nazywamy i końcem świata, właściwie nie tyle końcem świata, tylko odnową światła, że ta Ziemia nasza wymaga kapitalnego remontu i tylko Stwórca może przybyć. To jest taka metoda sprawcy złego, aby zdyskredytować
takie wydarzenia jak zakończenie tej krwawej historii i odnowa, bo bardzo często ludzie co powie, a już tyle razy mówili, nic się nie stało. Kiedy naprawdę będzie to miało miejsce, wiele ludzi z tego powodu już nie będzie na to reagować. Ale tak naprawdę nie odpowiedzieliśmy na pytanie. Ja nie śledziłem po wczorajszym dniu prasy, mediów w tym przedmiocie, więc nie wiem, ale mogę się spodziewać, co tam będzie. Biblia już nawet taką zapowiedź daje w jednym z listów Piotra. Mówi o tym, że przyjdą szydercy z drwinami, mówiąc, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego. Prawda? A więc będą szydercy śmiejący się z tych, którzy się chowali po tych jaskiniach, po tych górach, po tych schronach. Będzie dużo śmiechu, dużo szydzenia, ale wszystko to między innymi po to, żeby generalnie wyszydzić i wyśmiać ideę końca świata. Prawda? Tylko właśnie po to, żeby... Nawet niedawno film taki widziałem, akcja działa się w obozie koncentracyjnym, gdzie Niemcy pewną grupę wyselekcjonowaną Żydów zatrudnili do produkowania fałszywych dolarów. Chcieli zalać tymi fałszywymi dolarami rynek, żeby doprowadzić do ekonomicznego upadku Stany Zjednoczone. Dobry. Prawda? Więc to jest pewna metoda, prawda? Zalać świat, zalać ludzkość fałszywymi końcami świata, żeby zagubić sens prawdziwego końca świata. Nasz czas powoli dobiega końca. Pojawiają się tutaj jeszcze różne pytania, dość nawet bym powiedziała szczegółowe. Nie pozostaje mi nic innego, jak naszych widzów, słuchaczy zachęcić do studiowania proroctw i oczywiście Pisma Świętego, również różnych książek, jeżeli chcecie wiedzieć, co nas czeka, jak można zrozumieć pewne proroctwa dotyczące czasów końca, końca świata, powrotu Chrystusa, tego, co się będzie działo, tych znaków, o których mówi Biblia, zachęcam, sięgnijcie do książki Wielki Bój. Jest też strona www.wielkibój.pl. Można tam i posłuchać tej książki, albo ją oczywiście zakupić. Staraliśmy się troszeczkę wam wszystkim pokazać, że proroctwom można wierzyć, ale oczywiście nie wszystkim. Pokazaliśmy, które proroctwa są rzeczywiście wiarygodne, którym można ufać, a które no, w zasadzie można wyrzucić do kosza i są po prostu jedynie jakimiś śmieciami. Pytanie w ogóle, po co są proroctwa? Na pewno proroctwa nie są dla sensacji. Oczywiście proroctwa są też po to, aby wprowadzić pokój, myślę, w serca ludzi, aby uchronić nas przed lękiem. W końcu Chrystus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, ale to nie jest główny cel proroctw. Proroctwa mają inny cel, a o nich też powiedział Chrystus i znajdujemy jego wypowiedź w 13 rozdziale Ewangelii Jana. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. A więc przede wszystkim proroctwa mają nas skierować do Boga, utwierdzić nas w wierze, pokazać, że jest ktoś, kto nad tym wszystkim panuje, komu możemy absolutnie zaufać. Co więcej, ktoś, kto nas już od tej zagłady, czyli końca świata, uratował. Nie mamy się więc czego obawiać. Poznawanie proroctw i Boga to jest po prostu fascynująca przygoda, do której tutaj wszyscy serdecznie zachęcamy. Bardzo dziękujemy naszej publiczności tutaj w sali, a także internautom i naszym gościom bardzo dziękuję za udział w tym panelu. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru.